pierwszym panelistą jest pan dr Marcin Urynowicz, z moim kolegą z Biura Edukacji Publicznej w Warszawie. Marcinie, że tak powiem, Brytyjczycy mówią, że podłoga należy do ciebie, ale generalnie chodzi o to, że oddaję mikrofon. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja zacznę od takiej generalnej uwagi, która mi się nasunęła po tym, co było mówione w poprzednich panelach. Bohaterowie ogólnie, ale szczególnie bym powiedział też tych najbardziej tragicznych czasów istnienia Polski podziemnej i też okresu po niej, dzielą się na w zasadzie dwie grupy. Pierwsza grupa to są tacy bohaterowie, których nazwałbym spektakularnymi. To są ci z pierwszej linii, to są ci, którzy są najbardziej widoczni, są czynni, są, jakby to powiedzieć, z pierwszych stron gazet. Na ogół są to ci, którzy biorą udział w jakichś działaniach zbrojnych, którzy wyróżniają się tą taką właśnie działalnością, albo którzy giną w spektakularny sposób gdzieś od kuli, wyroku i, że tak powiem, jest to wszystko udokumentowane, jest to coś, o czym my mówimy, do czego się odwołujemy. Natomiast oprócz nich, i być może jest to znacznie szersza kategoria, są tacy bohaterowie, których nazwałbym bohaterami cichymi. Tacy, którzy działają gdzieś tam na zapleczu, nie działają zbrojnie, nie działają w sposób, który jest widoczny i spektakularny i często też niestety giną w sposób niespektakularny, gdzieś po cichu, gdzieś w sposób niezauważony. A mówię to dlatego, że osoba, o której chcę powiedzieć kilka słów, należy do tej właśnie drugiej kategorii i to jakby w odróżnieniu od na przykład tej pierwszej postaci, o której dzisiaj była mowa, czyli o generale Ludwiku Bittnerze, jest no, pewną zasadniczą różnicą, którą warto podkreślić, aczkolwiek jedną i drugą osobę zaliczyłbym, no, określiłbym mianem bohatera. Mówimy o życiu, ale też śmierci Ludwika Rostkowskiego. Ja chciałbym zacząć swoje wystąpienie od przeczytania pewnego niedługiego dokumentu, który pozwoli mi wejść dalej, poprowadzić referat. Brzmi on następująco. An den Herrn Reichskommissar für die Stadt Warschau hier, Erklärung. Hiermit erkläre ich eidesstattlich, dass ich arischer Abstammung bin und dass die Eltern meiner Mutter und meiner Vaters ebenso arischer Herkunft sind. Ich erkläre auch im Namen meiner Frau, meines Mannes, dass sie, er und die Eltern ihrer Mutter und ihres Vaters auch arischer Abstammung sind. Die Verantwortlichkeit gegenüber den deutschen Behörden für falsche andeutsche Erklärung ist mir bekannt. Wersja polska. Do pana komisarza Rzeszy na miasto Warszawę w miejscu oświadczenie. Oświadczam w miejsce przysięgi, że jestem pochodzenia aryjskiego i że rodzice mojej matki i mego ojca są również pochodzenia aryjskiego. Oświadczam również w imieniu mojej żony, męża, że ona, on oraz rodzice jej, jego, ojca i matki są również pochodzenia aryjskiego. Znana mi jest odpowiedzialność za złożenie fałszywej przysięgi wobec władz niemieckich. A cytuję ten dokument z kilku powodów. Pierwszy, najważniejszy jest taki, z czego zdaje sobie sprawę zapewne każdy historyk i badacz przeszłości, że czasami kontakt z niewielkim dokumentem, ale oryginalnym, oddaje nam i mówi nam znacznie więcej o czasach niż przeczytanie nawet całej wielkiej, grubej księgi. I myślę, że to jest właśnie taki dokument. Druga rzecz, druga przyczyna, dlaczego cytuję tenże dokument, jest taki, że 18 grudnia 1939 roku takie właśnie oświadczenie podpisał Ludwik Rostkowski. Tutaj możecie go państwo zobaczyć. Pytanie, co ten dokument nam mówi o duchu czasów,
o tym, co byśmy nazwali jakby nastrojami, duchem epoki. No, on nam mówi o tym, w jaki obłęd, w jaki szaleńczy światopogląd popadły ówczesne państwa europejskie, ale w szczególności III Rzesza, która tęże ideę antysemityzmu, a jednocześnie aryjskości jako przeciwieństwa semityzmu podnosiła i starała się wykorzystać do swoich działań politycznych, gospodarczych i wreszcie też militarnych. Ale obłęd ten nie był udziałem tylko i wyłącznie III Rzeszy. Jeśli przyjrzymy się życiu międzywojennemu wielu państw europejskich, to zobaczymy, że tenże sam obłęd zdobywał uznanie, zdobywał zwolenników, no wśród osób, które były dalekie od hitleryzmu, a nawet były jego przeciwnikami, aczkolwiek łączyło je to z hitleryzmem, że były nastrojone radykalnie nacjonalistycznie. To samo zjawisko zobaczymy też w II Rzeczypospolitej. Zobaczymy szczególnie w kręgach narodowych i to nie tylko tych związanych z ONR-em, który był tutaj wspominany. Zobaczymy to wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy urządzali coś, co było nazywane przez inteligencję polską, tę oczywiście część, która nie dała się takim hasłom złapać, jako wstyd doroczny. I z tego powodu brały się burdy, brały się wiece, brały się takie, dzisiaj byśmy powiedzieli, eventy, wydarzenia, jak na przykład Dzień bez Żydów na Uniwersytecie Warszawskim. Oczywiście można mówić, tak jak powiedział to jeden z wcześniejszych prelegentów, że był to rodzaj konkurencji pomiędzy określonymi grupami. Nie przypominam sobie, a jeśli ktoś z Państwa pamięta, to proszę mi przypomnieć, kiedy na przykład studenci Żydzi urządzili Dzień bez Polaków na Uniwersytecie Warszawskim. Ja nie pamiętam. Dlaczego studentów żydowskich sadzano po stronie niearyjskiej i urządzano im to, co zwano gettem ławkowym? No, jeśli spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, to zrozumiemy, że żadnej konkurencji nie było. Była jednostronna agresja, która oczywiście, że spotykała się z różnymi odpowiedziami, czasami też agresywnymi, ale żadnego porównania być tutaj nie może. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, że ci, którzy urządzali takie wydarzenia, to była tylko część na przykład studentów czy młodzieży polskiej. Byli też tacy, którzy się temu przeciwstawiali. Jednym z nich był właśnie Ludwik Rostkowski, związany z PPS-em. Związany był zarówno rodzinnie, jak i potem organizacyjnie. Rodzinnie dlatego, że jego ojciec, także Ludwik Rostkowski, dla odróżnienia zwany seniorem, był działaczem przedwojennego PPS-u. Junior, ten, którego widzicie Państwo na zdjęciu, urodził się w Wilnie w 1918 roku i od młodości w naturalny sposób nasiąkał ideami socjalistycznymi, wolnomyślicielskimi, antynacjonalistycznymi. I stąd właśnie brała się jego postawa i jego zaangażowanie społeczno-polityczne. Jeszcze w okresie gimnazjalnym należał do organizacji Spartacus. To było w Warszawie. Potem w okresie studiów należał do Zjednoczenia Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej, a kiedy ona została rozwiązana, do sekcji akademickiej PPS. Dlaczego więc on podpisał takie oświadczenie, które wydawałoby się być całkowicie sprzeczne z jego światopoglądem, to znaczy nie
sprzeczne w tym sensie, że kłamliwe, dlatego że on był rzeczywiście w kategoriach hitlerowskich Aryjczykiem, nie miał żadnego pochodzenia żydowskiego, natomiast samo podpisywanie się pod czymś takim było już jakby wchodzeniem w pewien system i jakby uznawanie, że takie oświadczenia, takie deklaracje no, są w jakiś sposób istotne. Żeby to wiedzieć, trzeba rozumieć, jak wyglądała rzeczywistość okupacyjna i tutaj większość z Państwa wie, nikomu nie muszę tłumaczyć, że łapanki i wywożenie na roboty mogło spotkać w zasadzie każdego Polaka, o ile nie był małym dzieckiem albo starcem niezdolnym do pracy. I z tego powodu każdy starał się mieć jakieś zatrudnienie. Ale żeby znaleźć zatrudnienie, trzeba było przedstawić dokumenty, na przykład właśnie świadczące o tym, że się jest, że się w zasadzie nie ma związku z tym, co Niemcy nazywali semityzmem. Z tego powodu każdy, kto chciał otrzymać zatrudnienie, nazwijmy to w budżetówce, jeśli tak można powiedzieć, generalnego gubernatorstwa, no musiał się takim, pod czymś takim podpisać, żeby mógł zostać do pracy przyjęty i żeby mógł dostać zaświadczenie, że jest, krótko mówiąc, potrzebny tutaj na miejscu, w przypadku, kiedy chciano by go wywieźć na roboty. Taką właśnie potrzebę, no, jako młody człowiek, który wcześniej nie pracował, miał Ludwik Rostkowski. Było mu to niezbędne, żeby, jak Państwo tutaj widzicie, zostać bezpłatnym praktykantem w ubezpieczalni społecznej w grudniu 1939 roku. To było na tyle cenne, że pozwalało mu uniknąć właśnie takiej wywózki czy zmuszenia go gdzieś do pracy, niekoniecznie w Rzeszy, ale gdzieś na robotach w Warszawie czy poza Warszawą. Potem od 40 roku pracował już jako dezynfekator i na czym polegała praca dezynfekatorów, to mniej więcej jest znane. Nie polegało to tylko i wyłącznie na zapobieganiu różnym epidemiom, ale w niektórych przypadkach, szczególnie tutaj, jeśli chodziło o ludność żydowską, co można w wielu relacjach prześledzić, no, te działania, że tak powiem, sprzyjały nie tylu wygaszaniu, co rozniecaniu epidemii, a brało się to z no, metod, jakimi się okupant posługiwał. To już jest rzecz szczegółowa. Natomiast dlaczego Ludwik Rostkowski rozpoczął swoją współpracę z Radą Pomocy Żydom? Był w pewien sposób naturalnym kandydatem ze względu na swój światopogląd. Przypomnę tutaj, że na przykład Stronnictwo Narodowe było jedynym czynnikiem, jedynym elementem tej wielkiej czwórki, która światopoglądowo, ideowo i świadomie nie zgadzała się na jakiekolwiek uczestnictwo i działania w Radzie Pomocy Żydom, uważając, że takie działania w ogóle nie powinny być prowadzone, ponieważ jest to problem żydowski, a nie polski. On jako socjalista, głęboko zaangażowany w swoje działania, takim naturalnym kandydatem był, ale nie był jedynym. Oczywiście było wiele osób, które mogłyby w taki sposób działać, natomiast trzeba pamiętać o tym, że Rada Pomocy Żydom była organizacją ściśle konspiracyjną i dostać się, że tak powiem, w orbitę jej działań, jakoś dotrzeć do niej wcale nie było prosto. On miał w jakiś sposób drogę ułatwioną dzięki swojemu ojcu. Ludwik Rostkowski senior był jednym z przedstawicieli, jednym z organizatorów Komitetu Porozumiewawczego Lekarzy Demokratów i Socjalistów, który to komitet nawiązał współpracę z Radą Pomocy Żydom, albo bym powiedział nawet odwrotnie, to Rada Pomocy Żydom nawiązała z nim współpracę, ponieważ potrzebowała takiej komórki, która niosłaby pomoc swoim ich podopiecznym.
nie znaczy to, że dopiero w 1943 roku, kiedy ta współpraca między Komitetem a Radą Pomocy Żydom została nawiązana, że wtedy dopiero Ludwik Rostkowski rozpoczął jakieś działania. One były znacznie wcześniej, między innymi na łamach prasy. Tutaj odwołam się do tytułu, do czasopisma, które tak naprawdę nie miało tytułu, ale zwane było Abecadłem Lekarskim, a było to w jakiś sposób też naturalne środowisko Ludwika Rostkowskiego, ponieważ przed wojną studiował medycynę 2 lata i a nawet powiedziałbym 2,5 roku, ale ze względu na oczywiście na wojnę nie kontynuował tych studiów, a potem już się do tego zniechęcił. I na przykład wiosną 1942 roku w artykule Getto a epidemia pisał następująco. Hitlerowcy, tak jak znany epidemiolog angielski Topley, zrobili eksperyment epidemiologiczny, wpuszczając masowo do zarażonego środowiska osobniki zdrowe i badając rozwój epidemii. Tylko że Topley przeprowadził doświadczenie na myszach. I dalej. To już takie jego wezwanie jakby. Uświadomione społeczeństwo polskie i żydowskie winny widzieć w sobie wzajemnie sojuszników w walce ze wspólnym wrogiem. Świat lekarski winien w szczególności sprzeciwstawić się szkodliwej propagandzie antyżydowskiej, która ma swoje brudne, polityczne i pieniężne interesy i usiłuje oprzeć je na naukowych i medycznych podstawach. Lekarz w każdym cierpiącym i chorym widzieć winien przede wszystkim człowiek. To pokazuje jego nastawienie, pokazuje, że znacznie wcześniej z tym problemem się spotykał. Musiał się z nim spotykać też jako dezynfekator, dlatego że wszyscy przybywający do getta warszawskiego, zresztą nie tylko oni, przechodzili dezynfekcję, ale właśnie ta dezynfekcja była przeprowadzana w taki sposób, który bardzo często nie tylko niszczył mienie, ale też doprowadzał do tego, że epidemia się rozprzestrzeniała zamiast być wygaszana. To jest nawiązanie do tego, co powiedziałem wcześniej. W jaki sposób nastąpiło to wejście w orbitę już taką zorganizowanej pomocy, czyli Rady Pomocy Żydom? Tutaj bardzo ciekawa jest relacja Janiny Tyszko, łączniczki Żegoty, współpracowniczki Marka Ferdynanda Arczyńskiego, skarbnika Żegoty, którego ona była jakby jedną z łączniczek i taką no, osobą zaufania. I ona w kilka lat temu, kiedy udało mi się z nią porozmawiać, powiedziała, złożyła taką, no ponieważ jest mało czasu, więc może nie będę czytał, ale krótko mówiąc opowiedziała o tym spotkaniu. To się wydarzyło na krakowskim przedmieściu w jednej z restauracji w takim pokoiku jakby z tyłu, na zapleczu, gdzie ona przyszła z Arczyńskim i miała się spotkać z przedstawicielami tychże lekarzy. I tam zobaczyła dwie osoby świetnie jej znane. Pierwszym był jej kolega Ludwik Rostkowski, a drugim był sam Ludwik Rostkowski senior, którego także znała, bo odwiedzając Ludwika Rostkowskiego juniora spotykała też senior. Praca w Żegocie była jakby podwójną konspiracją. Z jednej strony trzeba było zachowywać wszystkie działania konspiracyjne tak jak wszyscy na przykład działający w podziemiu polskim. Z drugiej strony trzeba było też uważać szczególnie na tych, którzy akurat ze względów ideologicznych nie sprzyjali albo też nie sprzyjali tym wszystkim, którzy chcieli pomagać ludności żydowskiej. Stąd brały się takie sytuacje jak spotkania z konfidentami, którzy rewidowali, którzy na ulicach zmuszali do przedstawiania dokumentów, wzywali na policję i takie sytuacje spotkały też Ludwika Rostkowskiego, o czym opowiadała właśnie Janina Tyszko. Co więcej, ta pomoc lekarska nie ograniczała się tylko do samej pomocy w sensie medycznym, ale była rozszerzana też na pomoc lokalową, to znaczy nocowanie przez krótszy albo dłuższy czas tych osób, które akurat traciły miejsce zamieszkania.
I z tego powodu w lutym 1944 roku cała rodzina była zmuszona opuścić mieszkanie, ponieważ jedna z takich osób trafiła w ręce gestapo i nie wytrzymała metod śledczych, zaczęła opowiadać, gdzie była. I tylko czysty przypadek to, że jeden z urzędników zarządu miejskiego, gdzie Niemcy przyszli szukać adresu, był byłym pacjentem seniora Ludwika Rostkowskiego, ponieważ był on lekarzem, okulistą, i który usłyszawszy rozmowę Niemców i zorientowawszy się, o co chodzi, zadzwonił do nich i ostrzegł im, co pozwoliło im uciec dosłownie na niecałą godzinę przed przybyciem Niemców. Po wojnie działalność Ludwika Rostkowskiego jako socjalisty była kontynuowana. Pracował w Centralnym Urzędzie Planowania, pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Mogłoby się wydawać, że człowiek ten nie tylko się rozwijał, ale też odnosił sukcesy i w zasadzie wszystko powinno sprawiać, aby myśleć, że było to w jakiś sposób ta rzeczywistość socjalistyczna powojenna była realizacją jego ideałów. Tymczasem było wręcz przeciwnie. Jeśli prześledzimy jego działalność polityczną, zobaczymy to, że zawsze był zdystansowany od komunistów. Tutaj mamy jego działalność polityczną w okresie międzywojennym. Tutaj mamy wspomniany okres Żegoty z 1942 roku. Tutaj widzimy seniora Ludwika Rostkowskiego, czyli jego ojca. Tutaj widzimy Janinę Tyszko, to jest oczywiście ta kobieta siedząca druga od prawej strony. To są ugrupowania, w których znalazł się, czy też funkcje, jakie pełnił w okresie już powojennym. Zobaczcie Państwo, że był nawet kandydatem na członka PPR. To jest jego zdjęcie z okresu powojennego. To jest z 1947 roku. To jest przyjęcie gdzieś w Sopocie. W nocy z 3 na 4 czerwca 1950 roku znaleziono go powieszonego w mieszkaniu, gdzie zamieszkiwał wraz z teściami i z 5-letnim synem. Żona w tym czasie wtedy już była, bo nastąpił rozwód, przebywała we Francji. Do dzisiaj nie wiadomo, z jakich powodów zginął, z jakich powodów albo popełnił samobójstwo, albo został powieszony. Jak wszystko jednak na to wskazuje, było to samobójstwo wynikłe na tle tego, co dzisiaj byśmy nazwali szeroko pojętą depresją, a w zasadzie, jak się czyta jego korespondencję, która bardzo nieliczna, która się zachowała, był to rodzaj wyniszczenia organizmu przeżyciami wojennymi i powojennymi. Okazuje się, że ta rzeczywistość, której on jakby odnosił sukcesy, była mu całkowicie wroga i nieprzyjazna. Tutaj zobaczymy pogrzeb już z roku 50. To jest jego żona, potem była żona, Maria Rostkowska z domu Baranowska, dosyć znana rzeźbiarka. Jeśli wpiszecie Państwo w internecie Maria Papa Rostkowska, to znajdziecie całą stronę internetową na ten temat. Ona zmarła w 2008, jeśli się nie mylę, roku. To jest tenże 5-letni syn, no wtedy może 4-letni, którego on zwał Mikusiem. To jest grób stan obecny. A to jest pismo Yad Vashem z 1997 roku, przyznające tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, które odebrał już jego syn Mikołaj. Podsumowując, ta postać jest postacią, tak jak powiedziałem na początku, cichego bohatera, który nie ginie w spektakularny sposób, który ginie pod wpływem przeżyć wewnętrznych, pod wpływem załamania wynikłego z nadmiaru przeżyć w okresie wojennym i powojennym, który nie radzi sobie z tym, w jaki sposób dalej funkcjonować pod ciężarem całego swojego życiowego bagażu. Zakończę pytaniem, ilu takich bohaterów zginęło i zabrakło ich dla państwa polskiego, którzy nie zostali zamordowani, ale którzy po prostu zginęli w taki właśnie cichy sposób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Teraz chciałem oddać głos kolejnemu z naszych panelistów, pan Grzegorz Rutkowski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Przybliży nam kadry i organizację komórki zrzutów oddziału 5 Komendy Głównej Armii ZWZ-AK. Proszę, czy pan może tutaj? No, to mogę i na dwa mikrofony. Dobrze, to dobra, to bo jak będzie za blisko, to będzie się sprzęgać. W swoim wystąpieniu chciałbym się skupić na organizacji i powiedzieć także kilka słów o kadrach komórki zrzutów przy komendzie na szczeblu Komendy Głównej ZWZ-AK. Szacuje się, że w okresie II wojny światowej do Polski przerzucono z zachodu na rzecz ZWZ-AK do 670 ton zaopatrzenia, 344 skoczków, czyli cichociemnych, a także skoczków oddelegowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, znaczne środki finansowe. Tutaj są środki w wysokości ponad 34 milionów dolarów, 19,5, nawet więcej niż 19,5 milionów marek niemieckich, a także 41 milionów złotych okupacyjnych, tak zwanych młynarek. Więc jak widzimy, to był znaczny zastrzyk wsparcia dla największego ugrupowania konspiracyjnego w kraju. I aby podjąć te rzuty, które były organizowane na Zachodzie, powołano do życia specjalną strukturę, która miała zorganizować akcję odbioru rzutów w kraju. Kiedy zaczął się ten proces? Ten proces tworzenia tej struktury można datować na marzec 1940 roku. W tym czasie pułkownik Bernard Adamecki zaczął tworzyć sztab lotnictwa, dowództwo lotnictwa w kraju i do jednych z jego zadań należało zorganizowanie łączności lotniczej z Zachodem, tutaj w kraju. On wyznaczył, pomimo dość wątłych kadr jeszcze w tym okresie personelu lotniczego, wyznaczył kapitana Stanisława Wołkowińskiego, aby zorganizował tą akcję odbioru rzutów w kraju. I pomiędzy rokiem 40 a 41 został zorganizowany referat. On wedle wspomnień pułkownika Adameckiego był referatem, nazywał się referatem łączności w dowództwie lotnictwa podporządkowanym oddziałowi 5 Komendy Głównej. A co więcej, już wiosną 40 roku rozpoczęto pracę na tym odcinku odbioru rzutów w kraju, o czym świadczą zachowane dokumenty z konferencji belgradzkiej. W lutym roku 1941 miał miejsce pierwszy rzut cichociemnych. On nie do końca się udał, a cichociemni zostali rzuceni poza terytorium Generalnego Gubernatorstwa. Plany były troszeczkę inne, ale szczęśliwie wszyscy trzej skoczkowie dotarli do miejsc przeznaczenia. I we wrześniu 1941 na bazie kadry przerzuconej właśnie w tej pierwszej operacji, czyli dwójki cichociemnych, kapitana Kostki-Krzymowskiego i Jana Zabielskiego, zorganizowano dwie pierwsze grupy odbioru. Utworzono je poprzez dołączenie do każdego z cichociemnych po pięciu lotników z oficerów lotnictwa z grupy pułkownika Adameckiego oraz uzupełniono tą kadrę o grupę oficerów pochodzących z rezerwy personalnej oddziału 5. Wówczas między innymi trafił do komórki zrzutów nowotworzonej Maksymilian Kołucki chociażby. On jest także nieoficerowie.
I wówczas można powiedzieć o tym, o powstaniu komórki zrzutów. Komórki zrzutów, która w tym czasie posiadała dwa główne piony. No, troszeczkę są widoczne na tym schemacie. Pion odbioru, tutaj jest widoczny jako szef odbioru, pod niego podlegali delegaci zrzutowi, którzy wyznaczali zrzutowiska, a także regulowali ich pracę już przy samym zrzucie, oraz grupa ewakuacji, utworzona głównie z oficerów tej rezerwy personalnej oddziału 5, która zajmowała się ewakuacją materiału zrzutowego, także pieniędzy, pozostawionych już na zrzutowisku. Tutaj trzecim takim elementem jest ewakuacja personalna. To tutaj pod tym kryją się ciotki, czyli grupa konspiratorek, która zajmowała się aklimatyzacją skoczków w Warszawie. Tutaj na tym schemacie są wydzielone jako osobna komórka. To jest też sprawa, która może budzić pewne kontrowersje. W zależności od relacji ta grupa jest podporządkowana szefowi ewakuacji materiałowej, ewentualnie stanowi samodzielną, niezależną komórkę. Także widać tutaj stanowisko oficera sądowego. Ono powstało w 1942 roku, kiedy do komórki zrzutów został przydzielony wówczas podchorąży, później porucznik Wincenty Broniwo-Orliński. I tak, komórka zrzutów rozwijała się kadrowo, głównie w 1942 roku. Wówczas stworzono skład personalny sztabu, referatów. Tutaj głównych tych referatów, referatów odbioru i referatu ewakuacji. Oraz stworzono pewien ścisły zarys etatów, czy też zapotrzebowania etatowego tej struktury. W szczytowym okresie swojego rozwoju komórka, jeżeli bierzemy pod uwagę samo zapotrzebowanie etatów, przynajmniej wedle zeznań szefa oddziału 5, pułkownika Plut-Czechowskiego, liczyła blisko 100 ludzi. W rzeczywistości liczba konspiratorów, którzy działali w tej komórce, była mniejsza. Jednak tutaj wychodzono z założenia, aby liczba etatów, także etatów płatnych, była większa niż faktyczne stany kadrowe tej struktury, aby w razie potrzeb można było w dość swobodny sposób zwiększać jej stany osobowe. I to jest struktura już wydziału zrzutów oddziału 5. W 1942 roku, najprawdopodobniej w połowie, bądź najwcześniej na początku 1942 roku, komórka zrzutów została wyłączona spod rozkazu pułkownika Adameckiego. Przeszła bezpośrednio pod rozkazy pułkownika Pluty-Czachowskiego. Wówczas także rozpoczęto pracę nad rozbudową tej komórki do stopnia wydziału. No i tutaj mamy strukturę kierownictwa Wydziału Zrzutów. To już w dużej mierze została ona omówiona wcześniej. A, jeszcze. Jak to cofnąć? Tutaj widzimy natomiast strukturę poszczególnych referatów. Może już nie będę za mocno
za mocno tym państwa zanudzał. Zwróćmy tylko uwagę, jak bardzo rozbudowane są to struktury. Być może troszeczkę więcej miejsca poświęcę sprawom kadry. A mianowicie, jeżeli chodzi jeszcze o okres funkcjonowania wydziału, od roku 1943 nastąpił proces właściwie przygotowania do procesu odbioru znacznie większej liczby zrzutów. W tym czasie nastąpiła stopniowa decentralizacja systemu odbioru zrzutów. Do tego momentu na każdy zrzut wyjeżdżali delegaci z Wydziału Przerzutów Powietrznych, aby dany zrzut odebrać, wyznaczyć zrzutowisko, właśnie odebrać zrzut, pomóc przy przerzucaniu skoczków do Warszawy i także z Wydziału Przerzutów Powietrznych przyjeżdżała grupa ewakuatorów, aby zabrać rzucony materiał. Natomiast od lata 1943 roku rozpoczęto proces tworzenia na szczeblu okręgów, obszarów, tworzenia referatów przerzutów powietrznych, które przejmowały stopniowo od Wydziału Przerzutów Powietrznych zadania odbioru rzutów w terenie. Wiązało się to z pewnymi zmianami kadrowymi także w łonie komórki rzutów, a mianowicie spora część oficerów, która jak dotąd służyła w Wydziale Rzutów, przechodziła do referatu przerzutów powietrznych tych niższych szczebli, czyli okręgów, obszarów. Także w trakcie rzutów zainicjowanych od jesieni 1943 roku do okresu lipca roku 1944 nastąpiły dość znaczne zmiany kadrowe już w trakcie tego sezonu operacyjnego, co bardzo wpłynęło na zakres pracy Wydziału Przerzutów Powietrznych. Mianowicie w kwietniu 1944 roku szef Wydziału Rzutów, pułkownik Dorotycz Malewicz, został wysłany mostem powietrznym na zachód. Jego funkcję przejął Konstanty Kaługowski. Także część lotników, która pełniła funkcję oficerów fachowych, oficerów operacyjnych, została przed rozpoczęciem rzutów jesienią 1943 roku oddana pod rozkazy powrotnie pułkownika Adameckiego. To także wiązało się z planami powstańczymi. I mniej więcej w takim składzie i w takiej strukturze wydział dotrwał do okresu powstania warszawskiego. Jedyną taką grupą, referatem, który w najmniejszym stopniu dotykały jakieś zmiany kadrowe, był ten referat ewakuacji. On tuż przed powstaniem liczył ponad blisko 40 ludzi podzielonych na 9 grup ewakuacyjnych. On tuż przed powstaniem został przeorganizowany w pluton odbioru zrzutów przy okręgu Warszawa i odbierał zrzuty, przecież organizował odbiór rzutów na Woli, później na Śródmieściu, a po upadku powstania w całości przyszedł do niewoli. Syrena w wyniku powstania warszawskiego taki nosiła początkowo kryptonim. Wydział Przerzutów Powietrznych na początku Syrena, później Import, M2 Grad, a po powstaniu warszawskim znowu wróciła do tego pięknego kryptonimu Syrena. Została rozbita. Wówczas, bazując na kadrze lotników oraz nielicznej grupie oficerów Syreny, którzy uniknęli niewoli, rozpoczęto odtwarzanie jej struktury. Jednak to była w tym momencie struktura o znacznie mniejszej liczbie etatów, niespełna 20 ludzi, można oszacować jej skład.
I tak ona dotrwała do końca okupacji, przestała istnieć mniej więcej tak w sierpniu 1945 roku. Teraz skupimy się może na kadrach tejże struktury. Dobrze. Pierwszą grupę i najbardziej liczną stanowili lotnicy. Oni pochodzili głównie z tej grupy wytwarzonej, stworzonej przez pułkownika Adameckiego. I w większości ta grupa stworzona w roku 1940-1941 ulegała stopniowemu uszczupleniu. Z jednej strony lotnicy, którzy stanowili głównie grupę delegatów rzutowych, byli przerzucani na zachód, aby uzupełnić, aby walczyć w szeregach sił powietrznych. Także po wyłączeniu syreny spod rozkazów pułkownika Adameckiego jesienią 1942 roku dowództwo lotnictwa, czy też wydział lotnictwa został wyłączony z oddziału 5 i przyszedł do oddziału 3 Komendy Głównej. Więc w tym momencie także część personelu lotniczego przeszła z komórki zrzutów i pozostała w dowództwie lotnictwa. Kolejną grupą stanowili cichociemni. Dokładnie w Sylnie służyło 5. Był to już wspomniany Stanisław Kostka-Krzymowski, Jan Zabielski, Jan Piwnik, później także Zygmunt Milewicz i Andrzej Czajkowski. Jeżeli chodzi o większość tej kadry, ta grupa stanowiła największe zastrzyki, wsparcie dla syreny w początkowym okresie jej istnienia. Mniej więcej do końca sezonu próbnego, czyli do końca, do połowy 1942 roku, większość tych oficerów przeszła już na inne odcinki działań, ewentualnie opuściła kraj, tak jak Jan Zabielski. Pozostał tylko przez dłuższy okres czasu w syrenie Zygmunt Milewicz, który służył w niej od 1942 roku do końca powstania warszawskiego, oraz także przez krótki okres czasu Andrzej Czajkowski od kwietnia do wybuchu powstania warszawskiego, ponieważ już w powstaniu warszawskim nie służył w syrenie, działał w innej strukturze. Kolejną grupą dość silnie reprezentowaną w syrenie była grupa z oddziału 5. Głównie grupa kurierów, którzy także zasilili szeregi syreny od września 1941 poprzez rok 1942, mniej więcej do końca powstania warszawskiego. Kolejną grupą była siatka POZ-u, Polskiej Organizacji Zbrojnej. Mianowicie jeszcze w trakcie odbioru pierwszych rzutów w 1941 roku nie istniały siatki, czy też nie były mocno rozbudowane siatki terenowe odbioru rzutów. Większość ekip odbioru wyjeżdżała bezpośrednio z Warszawy i tam oczekiwała na rzutowiska. Od stycznia 1942 roku zaczęto organizować aparat odbioru w terenie. I tutaj pomocne okazały się siatki Chłopskiej Organizacji Wolności Racławice i Polskiej Organizacji Zbrojnej. Oficerowie POZ-u stanowili dość liczną grupę w strukturach syreny. I także grupę oficerów, co stanowi pewien wyjątek, ponieważ syrena za sprawą tego, że musiała organizować odbiór rzutów w terenie, musiała oprzeć się także na strukturach różnych ugrupowań politycznych. Działali w niej oficerowie łącznikowi ze Stronnictwem Ludowym, z PPS-em, jednak tylko i wyłącznie oficerowie POZ-u piastowali w niej jakieś ważniejsze funkcje
z ważniejsze i wyższe funkcje niż oficerowie łącznikowi jeszcze przed włączeniem POZ-u do struktur Armii Krajowej. Kolejną dość mocno reprezentowaną grupą byli policjanci grantowi. Najmniej wiadomo o tej grupie, kiedy i z jakich powodów ona się znalazła w Syrenie. Możemy tylko stwierdzić, że pierwsi, na podstawie zachowanych wspomnień, relacji, pierwsi policjanci trafili do Syreny w 1942 roku i do końca powstania stanowili dość pokaźną grupę, działali w referacie ewakuacji. Jak łatwo się domyślić, chodziło o to, że grantowy policjant mógł o wiele bardziej swobodnie poruszać się po terytorium GG oraz także dawało to pewien większy zakres bezpieczeństwa przy przewożeniu rzuconego materiału, chociażby pasów z pieniędzmi, niekiedy także osłony dla przerzuconych materiałów. Ostatnią taką i dość ciekawą grupę stanowią ewangelicy warszawscy. Dość liczba grupa... Dobrze, to już sam koniec. Dobrze. Parę słów o ewangelikach można uzupełnić w trakcie odpowiedzi na pytanie. Dobrze. To można wiązać z osobą oficera personalnego w Syrenie, który był ewangelikiem i wciągnął od 1942 poprzez kolejne lata swoich znajomych, głównie z kolegów z ławki z gimnazjum imienia Mikołaja Reja w Warszawie. I też tutaj była pokaźna grupa. Syrena stanowiła, wedle słów Kazimierza Pluty Czachowskiego, konspirację w konspiracji. Była to grupa dość hermetyczna, a także, jak pokazał okres konspiracji, grupa, która się sprawdziła. Wielokrotnie dochodziło do aresztowań pośród personelu Syreny, niekiedy także wysoko postawionych oficerów, jednak nigdy nie doszło do jakiejś większej wsypy w tej strukturze. Co więcej, znamy tylko pojedyncze przypadki, aby oficerowie tej struktury w jakikolwiek sposób dochodziło do jakiejś defraudacji, nawet sum pieniędzy, ewentualnie jakichś kradzieży na rzutowiska. Znamy jeden taki przypadek, który został szybko wykryty i oficer został skazany na śmierć. To oczywiście to jest inna sprawa, jakie były dalsze losy tego oficera, ale tutaj postaram się w razie jakichś pytań udzielić odpowiedzi dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tajemniczym akcentem kontrowersyjnym zakończyło się to wystąpienie. Bardzo ciekawe. Też mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu w dyskusji. A teraz chciałem oddać głos panu doktorowi Piotrowi Stankowi z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach i poprosić o przybliżenie tematu powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, skoro temat tej dzisiejszej konferencji, fenomen polskiego państwa podziemnego, to chciałbym powiedzieć o takim z mojej perspektywy specyficznym fenomenie, który dotyczy tego okresu końcowego, tego epilogu powstańczego dotyczącego pójścia do niewoli pokonanych oddziałów Armii Krajowej oraz formacji towarzyszących. I to z mojej perspektywy, i mam nadzieję, że dzisiaj chociaż trochę Państwa przekonam, jest pewnego rodzaju, ta postawa i ta specyfika tej grupy jest pewnego rodzaju fenomenem w tym olbrzymim morzu jeńców wojennych, którzy znaleźli się w ciągu 6 lat wojny w niewoli Wehrmachtu, w niewoli niemieckiej III Rzeszy, bo jest to łącznie zjawisko, które dotknęło 8 do 9 milionów pokonanych żołnierzy, a wśród nich mamy grupę może niezbyt liczną, ale jedną z bardziej wyrazistych grup, bardziej specyficzną. No i mamy, proszę Państwa, też taki fenomen, może złe słowo, trochę in minus, czyli minęło 70 lat od tamtych wydarzeń, a dalej nie mamy jednej konkretnej monografii poświęconej temu zagadnieniu tejże grupy jenieckiej. Mamy już od pewnego czasu publikacje monograficzne, bo nie mówię tutaj o szerokim materiale wspomnieniowym, publikacje monograficzne
zarówno kobiet, żołnierzy Armii Krajowej, jak i tych najmłodszych jeńców powstania. Natomiast całościowej monografii dalej nam brakuje. I tutaj właśnie te wiele elementów, które są fenomenem w pewnym moim rozumieniu, chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić. I kiedy 2 października 1944 roku, po tych 63 dniach walki, Armia Krajowa, dowództwo podpisuje układ o zaprzestaniu działań zbrojnych w Warszawie, honorową de facto kapitulację w dworku Reicherów w Ożarowie, to na mocy tego aktu w dniu 4 i 5 października powstańcy ze Śródmieścia, tej ostatniej bronionej jeszcze dzielnicy, mają składać broń, wychodzić w zwartych oddziałach i od tej pory stają się jeńcami wojennymi, stają się kombatantami. Ta sytuacja dotyczy też dwóch grup wcześniejszych, czyli żołnierzy, którzy dostali się do niewoli po upadku Mokotowa i Żoliborza. Są traktowani jako kombatanci, jako jeńcy, których chroni, przynajmniej w teorii, a jak mam nadzieję trochę Państwu pokazać, praktyka, rzeczywistość kolejnych kilku miesięcy niewoli, no nieco w praktyce zweryfikuje te zapisy. Natomiast, czyli konwencja genewska z 27 lipca 1929 roku, mówiąca o traktowaniu jeńców wojennych w niewoli. I poprzez obozy przejściowe, dulagi przede wszystkim w Ożarowie, w Pruszkowie oraz dulag 142 w Skierniewicach, powstańcy warszawscy trafili do obozów stałych, do tych obozów jenieckich. No i mamy taką dychotomię, podstawowe dwie kategorie obozowe, to jest oczywiście obóz oficerski OFLAK i obozy dla szeregowych, dla manszaftu tak zwanego, obozy dla szeregowych podoficerów, czyli właśnie stalak. I sam już transport zapowiada, jaki czeka ich los. Najczęściej na tych wagonach towarowych, czy niektórzy dopowiadają bydlęcych, znajduje się taki napis. 6 krów, 8 koni lub 48 żołnierzy, natomiast powstańców tam, mówiąc kolokwialnie, upycha się 50, 80 i dzień lub dwa lub więcej jadą często w tych takich dramatycznych warunkach do tych właściwych obozów. Natomiast po przybyciu do obozów na początku przechodzą taką standardową jeniecką procedurę, czyli rewizję. Na przykład w miejscu, które moje muzeum opiekuje się jako miejscem pamięci narodowej, byłym terenem Stalagu 344 Lambsdorff, nosił ten plac wdzięczną nazwę Schaberplatz. Czyli jest rewizja, jest rejestracja, nadawanie nieśmiertelników, nadawanie niemieckich, jenieckich numerów rozpoznawczych, tych Erkennungsmarke. I później następuje wydzielanie z tej zwartej masy żołnierskiej poszczególnych grup. Zaczynając od wyższych oficerów, od oficerów sztabowych, którzy trafiają przede wszystkim do OFLAG-u 2C Woldenberg, dzisiaj do Biegniew na Pomorzu, poprzez oficerów niższych stopniem, poprzez odrębnie kobiety, podoficerów oraz pozostałych szeregowych żołnierzy. I tutaj, proszę Państwa, mamy taką sytuację, że tak na dobrą sprawę tą grupę można byłoby praktycznie skomasować, zmieścić w jednym obozie jenieckim. Były takie, które mieściły nawet 40 tysięcy żołnierzy, a statystyczny jeniec, powstaniec miał na swoim koncie kilka obozów jenieckich. I można to wytłumaczyć w wieloraki sposób. Zarówno jako już element chaosu i rozpadu struktur III Rzeszy i pewnego bałaganu organizacyjnego, z drugiej strony właśnie można też odczytać to jako element szykany, żeby utrudnić, rozbić te więzi powstańcze, więzi oddziałowe, żeby powstańcy nie tworzyli żadnych elementów konspiracji, ruchu oporu i zajęli się dopiero znowu w każdym kolejnym obozie zagospodarowaniem swojego życia, a w mniejszym stopniu właśnie działalnością niezagrażającą III Rzeszy. A oprócz tego, proszę Państwa, osobno ewakuowano transportami sanitarnymi Wehrmachtu przede wszystkim, ewakuowano powstańcze punkty sanitarne i szpitale, a ostatnią grupą, która opuściła Warszawę w charakterze jeńców wojennych, jest tak zwany batalion osłonowy Armii Krajowej, około 420 ludzi, 9 października opuścił Warszawę. I nie wszyscy oczywiście też poszli do niewoli, bo generalnie poza oficerami nie było nakazu czy rozkazu wprost w wielu oddziałach mówiących o obowiązku pójścia do niewoli. Zwłaszcza ochotnicy, którzy przyłączyli się w trakcie walk do oddziałów, mieli w tym względzie swobodę decyzji, czy wyjść razem z ludnością cywilną, czy razem z powstańcami, z oddziałami. Natomiast były pewne grupy, część KEDYW-u, część, zwłaszcza organizacja nie tej głębokiej konspiracji, poza jednym właściwie przypadkiem, czyli rotmistrza Witolda Pileckiego, czy część NSZ-u, nie poszła do niewoli, bo takie było polecenie odgórne. Natomiast proszę Państwa, ilu tak naprawdę powstańców poszło do niewoli niemieckiej? I tutaj operujemy tylko szacunkami, aczkolwiek bardzo zbliżonymi, mówiącymi o 16-18 tysiącach osobach, mężczyzn, kobiet i dzieci, traktowanych jako jeńcy wojenni, jako kombatanci, a nie jako jakaś ludność cywilna z Warszawy. I
Tutaj z drugiej strony, proszę Państwa, mamy taką dwoistość. W starszych publikacjach podawano bardzo zróżnicowane dane. 15 378 osób, 16 688, 16 866, a nawet zawyżone szacunki mówiące o 22, a nawet czasami zdarzały się takie publikacje, w których mówiono o 25 tysiącach jeńców wojennych. A z drugiej strony mamy, wydaje nam się, pewien konkret płynący ze strony niemieckiej. Otóż w jednym z raportów generała Waffen-SS Ericha von den Bacha-Zalewskiego widnieje liczba 17 443, która w tych ostatnich publikacjach znalazła swoje odbicie. Natomiast wydaje się, że to jest liczba tylko na potrzeby wojskowego raportu. Przecież nikt tych powstańców wychodzących z Warszawy tak de facto nie policzył. Ta rejestracja i jakakolwiek ewidencja dopiero następowała w obozach już na terenie, w obozach właściwych, w obozach stałych na terenie III Rzeszy. Więc to jest tylko na wymogi wojskowej sprawozdawczości. Tam nie można podać około, mniej więcej, prawdopodobnie. Dla potrzeb przełożonych podano taką konkretną liczbę, ale wydaje się, że to nie wynika z rzeczywistego policzenia wszystkich jeńców. Zwłaszcza, że nawet na tej 17-kilometrowej drodze do Ożarowa, do tego głównego miejsca wymarszu, były przecież liczne ucieczki żołnierzy, którzy mieli wyjść do niewoli. I wydaje się, że z tej perspektywy tej dokładnej liczby jeńców, powstańców nie znajdziemy, bo też właśnie strona niemiecka tutaj zawiniła. Z jednej strony niekompletne są listy transportowe tak zwanego VAST-u, czyli Biura Ewidencji Strat niemieckiego Wehrmachtu. Z drugiej strony nie dopełniła strona niemiecka obowiązku wysłania tych kartotek i list personalnych do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie, tak jak to czyniła do tej pory. Więc mamy tutaj pewne braki i niestety w tym temacie czasami jesteśmy zdani na źródła wywołane, które powinny być materiałem drugorzędnym, natomiast często staje się materiał to jako pierwszorzędny traktowany. I tutaj, proszę Państwa, też podaje się, że generalnie poszli powstańcy do 5 głównych obozów jenieckich. Właśnie do Stalagu 344 Lambsdorff, dzisiaj Łambinowice na Śląsku Opolskim, do Stalagu 4B Milberg i jego filii w Zeitheim, to jest na terenie Saksonii, do Stalagu 10B Zandbostel, blisko granicy holenderskiej, Stalag 11A oraz Altengrabów oraz jego filia Lazaret w Grosslibars oraz 11B Fallingbostel i taka osławiona filia Bergen-Belsen, specyficzna rzecz. Natomiast na chwilę obecną możemy podać, że było prawie 40 miejsc, do których powstańcy trafili, jako traktowani jako jeńcy. Przede wszystkim 35 obozów głównych, obozów jenieckich, 8 oflagów oraz 27 stalagów, 3 filie oraz lazarety, jeden bardzo specyficzny obiekt, obóz dla jeńców z marynarki wojennej, to tak zwany Marlak albo Milak, Westertimke, bardzo specyficzny obóz, bo tam on zyskał sławę z zupełnie innego powodu, tam wykryto, schwytano Heinricha Himmlera. Oraz również obozy koncentracyjne, co było jawnym złamaniem nie tylko konwencji genewskiej, jak również tego układu kapitulacyjnego. I w tej właśnie masie tych 8-9 milionów żołnierzy w niewoli niemieckiej, ta grupa, przyjmijmy te 16-18 tysięcy osób, jest grupą bardzo wyrazistą. Nie pod względem oczywiście tej liczby, ale właśnie pod względem przekroju społecznego, wieku, wykształcenia, a przede wszystkim płci. No bo tak tradycyjnie pojmując, do tej pory do obozów jenieckich trafiali pokonani żołnierze, czyli dorośli mężczyźni, najczęściej w wieku poborowym, a tutaj widzimy około 3 tysięcy kobiet, 400 z nich było w stopniach oficerskich oraz prawie 1000 młodocianych od 10 roku życia do niespełna 18. Bardzo zróżnicowana, wyjątkowa pod tym względem grupa jeniecka. I tutaj po raz pierwszy w historii dla kobiet żołnierzy utworzono dwa specjalne obozy. Jeden stalag, najbardziej chyba znany, stalag 6C Oberlangen blisko granicy holenderskiej na terenie Emslandu oraz oflag 10C Molsdorf, do którego trafiły kobiety oficerowie. Natomiast młodocianych bardzo szybko wyodrębniono z tej grupy masy jenieckiej, żeby niezgodnie z zasadami, niezgodnie z prawem międzynarodowym, wysłać do pracy w fabrykach zbrojeniowych, gdzie na przykład pod niewinnym szyldem Lager zum Stein, czyli huty szkła, wyrabiali miny czy nitowali kadłuby Messerschmittów Bf 109. I jeszcze, proszę Państwa, jest jedna taka specyfika, bo jak mówiłem o tych najmłodszych, czyli o 10-latkach, to mamy jeszcze młodszych, bo część kobiet, żołnierzy, poszła do niewoli, będąc w ciąży. I 27 porodów odbyło się już na terenie obozów jenieckich,
i wszystkie te przypadki, wszystkie te osoby, noworodki przetrwały ten okres niewoli, 27 osób. Pierwszy tutaj był Andrzej Kujawski, syn kapitana doktora słynnego Broma, słynnego lekarza z Ośkowców. Urodził się 6 grudnia 1944 roku i ojciec tę szczególną opiekę nad nim również roztoczył. Natomiast, proszę Państwa, kolejny fenomen to sprawna właśnie ta opieka medyczna. Generalnie poza właściwie wskazaniem jednego baraku na potrzeby opieki medycznej, strona niemiecka nie zajmowała się tym problemem, a przecież powstańcy w dużej mierze wyszli chorzy, wyszli ranni z Warszawy i tym musieli zająć się już tak zwany powstańczy personel w obozach niemieckich. No i mamy właśnie fenomen. W każdym obozie tworzy się ta służba medyczna na szczeblu sanitariuszy, lekarzy i pielęgniarek, ale mamy właśnie w Zeitung, który jest filią tego stalagu Milbergu saksońskiego, rzecz specyficzną. Polski Szpital Wojskowy Żołnierzy Armii Krajowej i Internowanych, który staje się takim centralnym szpitalem niemieckim dla 4. Okręgu Wojskowego Wehrmachtu. Liczy on ponad dokładnie 1029 pacjentów i mamy tam, proszę Państwa, kilka oddziałów i sprzęt przywieziony z Warszawy, łącznie z aparatem rentgenowskim. Dzięki temu można poprawić nawet złamania, które tutaj były tylko na wyczucie w warunkach powstańczych składane. Nawet dochodzi do trepanacji, do operacji trepanacji czaszki. I tutaj jest zasługa całego tego personelu. Najbardziej znany jest oczywiście pułkownik dr Leon Strel, ale również to jest kierownik tego szpitala w Zeitheim. Mamy również doktora Józefa Konarskiego w Gross-Liebers oraz wielu innych doktorów. Notabene, proszę Państwa, postawa lekarzy wojskowych w transportach powstańczych, tych sanitarnych, uratowała jedną grupę z takiej bardzo ciężkiej przygody, z zamknięcia w ciężkim więzieniu na Radogoszczu w Łodzi, bo tam gestapo zamknęła na jeden dzień tenże właśnie transport, ale zdecydowana postawa właśnie tych lekarzy, pokazanie warunków kapitulacji, powołanie się na konwencję genewską sprawiło, że ten transport ostatecznie 14 października trafił do Zeitheim, czyli tam, gdzie powinno. Natomiast kolejna rzecz i niestety kolejna niewiadoma to jest śmiertelność jeńców powstańców w trakcie tej niewoli. Łatwiejsze zadanie mamy tutaj w przypadku kobiet, bo na chwilę obecną wiemy o 17 przypadkach kobiet, które zmarły lub zginęły w trakcie niewoli. Dwa przypadki to są zastrzelenia przez strażników, reszta generalnie to są przypadki jeszcze medyczne z czasów, czy rany wyniesione z powstania. I w tych dwóch centralnych lazaretach, tych specjalnych szpitalach obozowych, w jednym zmarło w ciągu całego okresu niewoli 46 powstańców, w innym 49. Natomiast nie jestem w stanie Państwu podać ogólnej liczby śmiertelności powstańców warszawskich, bo nie mamy tej pełnej statystyki, a śmiertelność była bardzo różnego rodzaju. W transportach jenieckich, kiedy ci jeńcy protestowali przeciwko takim nieludzkim warunkom transportowania, czasami były przypadki ostrzelania wagonów i przypadki śmiertelne. Na terenie obozu, kiedy ktoś nieopatrznie podszedł za blisko drutów kolczastych, mógł zostać zastrzelony. W trakcie prób ucieczek, ale również, proszę Państwa, nawet już w momencie ewakuacji czy w dniu wyzwolenia niektóre grupy ginęły. No i bardziej tragiczny przykład to jest tak zwane katastrofę komando, które miało rozbrajać niewypały, zwłaszcza na terenie Hamburga i Grossboster. A to byli ludzie nieprzeszkoleni saperzy i w tych warunkach poziom śmiertelności w tej grupie był dosyć wysoki, natomiast dokładnie nie wiemy jakiego rzędu. Więc ostatni jeńcy ginęli nawet 8 maja w dniu właściwie już wolności i zginęli niestety z rąk Armii Czerwonej, która omyłkowo wzięła ich za oddział jakiegoś Hitlerjugend. I tutaj, proszę Państwa, jeszcze jest problem pracy przymusowej, gdyż generalnie zgodnie z konwencją genewską żołnierze szeregowi i podoficerowie, jeśli zostali uznani za zdolnych do pracy, mieli obowiązek pracy na rzecz wroga, poza oczywiście warunkami frontowymi i na przykład fabrykami zbrojeniowymi. A tutaj strona niemiecka wielokrotnie łamała te zapisy. I powstańcy warszawscy generalnie pracowali w każdej gałęzi gospodarki niemieckiej. Na chwilę obecną mamy 100 komand pracy, tych tak zwanych komenderówek, Arbeitskommandos, oddziałów roboczych, do których kierowano powstańców warszawskich. Od rolnictwa, przemysł wydobywczy, hutniczy, fabryki zbrojeniowe, dosłownie wszędzie, w każdej dziedzinie gospodarki niemieckiej. I mamy też, proszę Państwa, ten sztab powstańczy, te 20 osób, 6 generałów Armii Krajowej z generałem Borem, Monterem, Krystynkiem, Kostakowskim i innymi na czele, z adiutanturą, która przeszła też liczne szlaki jenieckie od Kruklanek, siedziby na Prusach Wschodnich, aż po teren Bawarii oraz Austrii. Były tam zakusy, żeby zwerbować czy zyskać przychylność do tworzenia oddziałów wschodnich przeciwko bolszewikom, natomiast te wszystkie zabiegi nie zdały rezultatu. No i proszę Państwa, kolejna taka specyfika to obecność jeńców pochodzenia żydowskiego w szeregach powstańczych.
I tutaj mamy bardzo zróżnicowany obraz tej niewielkiej grupy. Możemy ją właśnie szacować na około 60-70 osób. To są na razie takie ostrożne szacunki. Niektórzy oczywiście nie poszli do niewoli pod całkowicie fałszywymi danymi. Na przykład słynni dwaj papierosiarze, bracia Perec oraz Zalman Hochmanowie, poszli jako bracia borkowscy. Natomiast wielu się nie ujawniło. Wielu, będąc już w obozie niemieckim, żeby uniknąć albo łatwego wykrycia gdzieś w łaźni, przy rejestracji, przy jakichś badaniach, zastępowali ich koledzy Polacy. Natomiast mamy też relacje, że nie zawsze, że czasami dochodziło pomiędzy nimi do różnych rozdźwięków. Więc obraz jest niespójny. Natomiast jeden z tych powstańców jeńców pochodzenia żydowskiego, Jerzy Lando, na emigracji już w Londynie opublikował swoje wspomnienia i tam zawarł taki pasus, że okres niewoli to był jedyny czas, kiedy czuł się względnie bezpieczny, bo był razem z kolegami z oddziału, z powstania i był chociaż względnie chroniony przez konwencję genewską. Był żołnierzem i jakieś prawo wojenne go chroniło. I proszę Państwa, jeszcze tutaj jest wśród tej grupy powstańców Żydów rzecz taka specyficzna. Po wyzwoleniu czy zajęciu Gęsiówki mamy jednego nieznanego na chwilę nam bliżej więźnia Żyda, którego przemianowano jako Kamil Kucharek i został on asystentem czy kucharzem Radosława i później ten już wspomniany przeze mnie lekarz, kapitan Brom, wypreparował mu ten numer obozowy, zaszył ranę, nałożył opatrunek gipsowy, żeby nie został wykryty, że to jest zbieg z obozu koncentracyjnego i trafił jako jeniec powstaniec razem ze swoimi kolegami z oddziału do niewoli. I kolejna, proszę Państwa, rzecz to nielegalne wysyłanie powstańców do różnych obozów koncentracyjnych, do kacetów, co było zarówno złamaniem sprawy tego układu o zaprzestaniu działań wojennych, czyli tej honorowej kapitulacji, jak również tej konwencji genewskiej dotyczącej jeńców wojennych z 1929 roku. I mamy co najmniej kilka, na tej liście kilka obozów koncentracyjnych, do której jeńcy powstańcy nielegalnie trafiali bezprawnie. Zarówno bezpośrednio z Warszawy, tak jak 40 sanitariuszek trafiło do KL Sztutow, do Gross Rosen trafiały, do Ravensbrück trafiały, powstańcy na przykład trafiali do KL Mittelbaudora, a to było specyficzne miejsce, w górach Harcu budowano sztolnie pod V2. Więc tam szanse na przeżycie drastycznie malały i tych miejsc internowania w obozach koncentracyjnych było znacznie więcej. Natomiast proszę Państwa, jak wspomniałem o kobietach, to była właśnie bardzo specyficzna grupa, która sprawiła, że nawet była intensywna wymiana zdań między zarówno OKW, między Oberkommando der Wehrmacht, między Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi komórkami zawiadującymi jeńcami wojennymi, bo strona niemiecka kompletnie nie wiedziała, jak potraktować te kobiety, które wśród nich było 400 oficerów. I mamy, proszę Państwa, trzy rzeczy drażliwe. Tak dzisiaj mogę tu zasygnalizować. Pierwsza to jest stosunek jeńców powstańców do jeńców z kampanii wrześniowej w tych obozach, zwłaszcza w Oflagach. I tutaj te z początkowej euforii i bardzo chętnej pomocy powstańcom w pierwszych dniach po wejściu do tych obozów, później ten nastrój bardzo chłodnieje w wielu obozach i przyczyny zadrażnienia są bardzo różne. Czasami na tle stopni wojskowych, bo jeśli ktoś był podwładnym jakiegoś oficera w 1939 roku, a nie poszedł do niewoli albo zbiegł z obozu jenieckiego, trafił do konspiracji, awansował, to się okazuje, że wchodzi w 1944 roku do obozu i jest wyższy szarżon i jest zgrzyt. Mamy też sytuację, pewne konfliktogenne na gruncie rozdziału żywności oraz innych sytuacji. Druga rzecz, taka trochę drażliwa, dotycząca tego tematu, dotyczy pewnej grupy oficerów, którzy nie byli oficerami, ale żeby właśnie Armia Krajowa, żeby oszczędzić im losu jeńców w stalagach, znacznie gorszego i tego obowiązku pracy, nadała im pierwszy stopień oficerski podporucznika i jako oficerowie czasu wojny poszli do Oflagów. Na przykład znany nam doskonale Leon Schiller, teatrolog, aktor, reżyser, trafił właśnie jako podporucznik. I było założenie takie, że po wojnie takie osoby mają ujawnić, jaki to był rzeczywisty awans i niestety bardzo niewiele było takich przypadków. I do tej pory mamy w naszym muzeum zapytania, czemu nagle z kapitana po wojnie zrobiono szeregowego. Ale to są takie właśnie te sytuacje. Na przykład z grupy kobiet tylko później 277 ma stopnie oficerskie. I jest jeszcze incydent związany z donosem jeńców polskich na grupę wyższych oficerów z powstania, ale to już w stalagu 10 Bezanbostel na początku kwietnia 1945 roku, kiedy pułkowników Radwana, Niedzielskiego, Ziemskiego
Gestapo aresztuje, wywozi z obozu, ze Stalagu Zandbostel, zarzuca tworzenie konspiracji, jest zaoczny sąd SS w trybie Sonderbehandlung, wydany zaocznie wyrok śmierci, trafiają do KL Neuengamme, a tam zgodnie z adnotacją Stufe 3 powinni być bardzo szybko zlikwidowani. Na szczęście interwencja, jak się wydaje, przede wszystkim hrabiego szwedzkiego Folke Bernadotte uratowała tą grupę od tego właśnie losu, rozstrzelania. Coś, co na przykład dotknęło pułkownika Dzierży Kraja Morawskiego. I przechodząc już do zakończenia, mamy, proszę Państwa, nie mamy jednolitego sposobu, w jaki powstańcy odzyskali wolność. Niektórzy już w styczniu 1945 roku, inni dopiero w maju, ostatniego dnia wojny. Niektórzy będąc, przebywając w tych obozach, właściwych obozach inieckich, inni w trakcie uciążliwych marszów ewakuacyjnych w warunkach ostrej zimy na zachód, inni na oddziałach roboczych. Często to wyzwolenie przychodziło w bardzo zaskakujący sposób. Na przykład Oberlangen zostało wyzwolone przez pierwszą dywizję pancerną generała Stanisława Maczka, przez podpułkownika Koszuckiego. Tragicznego losu uniknęli oficerowie w Murnau, w ostatnim momencie uratowani przez armię amerykańską. I proszę Państwa, kończąc już naprawdę, powstańcy mają dylemat po wyzwoleniu. Wracać do kraju, czy pozostać na emigracji? Bo przecież czasami nie mieli do kogo wracać, do czego wracać, czy w wyniku, mówiąc bardziej enigmatycznie, przesunięcia granic, ich dom był już poza Polską. Natomiast również nie mogli, tak jak ci, którzy wracali, te wszystkie liczne szykany, ten slogan, zaplute karły reakcji i te ciche, życzliwe głosy, żeby nie szczycili się tym swoim akostwem, bo to tylko ściąga represję, skutecznie blokowało przed podjęciem takiej decyzji. Natomiast ci, którzy pozostali na emigracji, mieli szansę albo dostać się do drugiego korpusu generała Andersa, zwłaszcza w północnych Włoszech, albo do tego Maczkowa, czyli obszaru okupowanego przez pierwszą dywizję na terenie Emslandu, albo do oddziałów wartowniczych, najmłodsi do szkoły junaków w Palestynie, do obozów DP-sów, a o wielu niestety ślad się kompletnie urywa. Każdy musiał taką podjąć decyzję, nie była to łatwa decyzja. Większość jednak wróciła do kraju. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Najczęściej ten ślad można znaleźć w Studium Polskich Podziemnej, gdzie są tak zwane koperty, w których bardzo wiele tych historii jest opowiedzianych indywidualnie, ale to już tak dopowiem, ale wszystko jedno. Później już w dyskusji będziemy o różnych śladach rozmawiać, rozumiem. Wreszcie kolejny temat, pani Izabela Maliszewska, Muzeum Warszawy. Ratowanie zabytków staromiejskich podczas Powstania Warszawskiego w kontekście działania władz cywilnych. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Chciałam nawiązać do stwierdzeń, które już tutaj dzisiaj padły. Po pierwsze o tym odgrzebywaniu, jakby przywracaniu pamięci o takich cichych bohaterach, którzy no, nie byli na tej pierwszej linii i dopiero teraz często trafiamy na ich ślad i między innymi te osoby, o których ja dzisiaj chciałam opowiedzieć, też do takich należą. Zresztą w ogóle służby cywilne to jest sprawa jeszcze nie do końca zbadana i nawet te monografie, które powstały, jednak bardzo gęsto są poprzetykane tymi, że na nawet wysokich stanowiskach to jednak to są osoby NN ciągle. Także tu jeszcze jest duże pole do popisu. We wczorajszym dniu był referat doktora Majewskiego na temat ratowania zabytków w czasie okupacji. Więc ja już tego wątku w ogóle nie będę poruszała. Natomiast no, chciałabym właśnie opowiedzieć najpierw może troszeczkę o tych cywilnych strukturach w czasie Powstania Warszawskiego, przede wszystkim na Starym Mieście, bo to była pewna specyficzna sytuacja, i o działalności grupy, właściwie grupy przyjaciół, która stopniowo stała się też grupą formalną, miała już umocowanie prawne we władzach cywilnych, która w sytuacji, zdawałoby się, no, kompletnie temu niesprzyjającej, postanowiła ratować dzieła kultury, dzieła sztuki z płonącej starówki. Jeśli chodzi o działalność delegatury rządu na kraj w chwili wybuchu Powstania Warszawskiego, to już na samym początku, ponieważ ta wiadomość dotarła akurat do tych struktur o godzinie W stosunkowo późno, już na samym starcie był pewien podział, to znaczy przy Komendzie Głównej AK
znalazł się delegat Stanisław Jankowski-Sobul i przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Pużak. Natomiast znaczna część tej ścisłej czołówki delegatury od początku była w Śródmieściu, natomiast Komenda Główna znalazła się na Woli, potem przejściowo na Starówce. Także już na samym początku i właściwie przez cały sierpień ta działalność była troszeczkę rozproszona. W Śródmieściu działał pierwszy zastępca delegata, czyli Adam Bień, znalazł się tutaj też Stanisław Jasiukowicz, Antoni Pajdak. I to znalazło odzwierciedlenie od razu też w organizacji tej aparatury terenowej delegatury. Już właściwie od pierwszych dni powstania zaznaczyła się ten podział na poszczególne dzielnice, których część nie miała ze sobą żadnego kontaktu albo kontakt, no tylko łącznością kanałową na przykład. Wobec tego nawet nie ma takiej jednolitej nomenklatury, która by określała działania tego aparatu terenowego. Na przykład na Powiślu działał komisariat cywilny, to się nazywało. Tak naprawdę była to rejonowa delegatura rządu pierwsza. Natomiast nigdy tej nazwy na Powiślu nie używano, tylko używano nazwy komisariat cywilny. Na jego czele stał Konrad Sienkiewicz-Sokołowski, a siedziba mieściła się najpierw na Tamce 46, a potem na Kopernika 15. Jeśli chodzi o Śródmieście Północ, to tutaj no jakby te struktury miały szansę najlepiej zostać zorganizowane. I tu rzeczywiście była ta nomenklatura taka oficjalna, czyli była rejonowa delegatura rządu 2 Śródmieścia Północ, czyli wszystkie te budynki, które znajdowały się na wschód od ulicy Marszałkowskiej. I tutaj już mamy, że pierwszym szefem tej właśnie rejonowej delegatury drugiej mamy majora NN o pseudonimie Wiktor, który kierował tą strukturą przez cały sierpień. Natomiast we wrześniu zaczął tym kierować Piotr Perkowski, pseudonim dr Puławski. Tu siedziba to Plac Napoleona, ulica Bracka i druga część Śródmieścia Północnego, czyli na zachód od ulicy Marszałkowskiej, delegatura rządu trzecia. I na czele stoi Józef Fabiański-Brzozowski, mieści się na ulicy Śliskiej 6/8 i na Złotej 59. Wreszcie Śródmieście Południowe, o którym najwięcej chyba wiadomo, to jest rejonowa delegatura rządu czwarta, ponieważ rzeczywiście tutaj te władze cywilne były szalenie aktywne i wobec tego zachowało się zarówno bardzo wiele śladów w prasie tej działalności, jak i zachowało się dużo druków ulotnych sygnowanych przez szefa tej delegatury, Edwarda Kwiriniego, czyli Stanisława Kuleszę. Tu stosunkowo dobrze to jest udokumentowane i we wczorajszym dniu była już o tym mowa, dlatego że właśnie w tej delegaturze podlegała działalność Jana Zachwatowicza i tej grupy, która starała się chronić jakoś zabytki właśnie w tej dzielnicy. Wreszcie Żoliborz. Na Żoliborzu mieliśmy Starostwo Warszawa Północ. To na początku miało być razem ze Starówką, no ale ponieważ kontakt był tylko kanałami, więc w rezultacie zostało rozbite na dwie części. I to Starostwo Warszawa Północ na Żoliborzu kierował tym Robert Frejlich, pseudonim Góral, mieściło się na Placu Inwalidów i ulicy Suzina. Natomiast na Mokotowie znowu nie było czegoś takiego jak rejonowa delegatura, tylko był komisariat do spraw ludności cywilnej, kierowany przez Kazimierza Ismonda, Mariana, a po 27 sierpnia przez Antoniego Hannebacha o pseudonimie Antoni Gruby. I właściwie we wszystkich tych wymienionych przeze mnie ośrodkach w jakiś sposób starano się prowadzić bardzo ograniczoną zresztą działalność, która miała chronić dzieła sztuki. Trzeba jednak stwierdzić, że te wszystkie działania właściwie zaczęły się dopiero pod koniec sierpnia, no po 20 sierpnia przynajmniej.
I tu takim impulsem do tego, że zaczęto doceniać ten temat i że zaczęła pisać o tym prasa powstańcza, zaczęły powstawać jakieś urzędowe ośrodki, które miały się tym zajmować, niewątpliwie był los Starówki, bo tutaj te informacje o niszczeniu zabytków Starówki najbardziej zrobiły wstrząsające wrażenie na mieszkańcach Warszawy i dlatego ta działalność, właściwie wszystkie oficjalne, zarówno wzmianki w prasie na temat takich działań, to są po 20 sierpnia dopiero się ukazują. I teraz Stare Miasto, które było w bardzo specyficznej sytuacji, jeśli chodzi o te struktury cywilne, bo z jednej strony w granicach Starego Miasta znalazł się ratusz, gdzie oficjalnie prezydent Warszawy Kulski przekazał władzę delegatowi okręgowemu, czyli Marcelemu Porowskiemu Sowie, który od 5 sierpnia oficjalnie był prezydentem powstańczej Warszawy. I w ratuszu było też wielu urzędników, wielu tych działaczy miejskich, którzy wydawało się, że obejmą swoją działalnością właśnie Stare Miasto. Tymczasem sytuacja się troszeczkę inaczej ukształtowała, ponieważ tutaj właśnie działano tak według wszelkich przepisów prawa, więc następowało przekazanie tej władzy, potem ratusz znalazł się na pierwszej linii frontu, częściowo cały ten zarząd miejski, ten musiał przejściowo kwaterować w podziemiach na więzienia na Daniłowiczowskiej. W każdym razie pierwszy tydzień sierpnia właściwie te władze takiej działalności nie podjęły. Tymczasem nie podjęły, wobec tego natychmiast ktoś je wyręczył. To znaczy 2 sierpnia o godzinie 12 rozpoczęła działalność Starostwo Grodzkie Warszawa Północ. I rozpoczęło mianowicie od umieszczenia na budynku Miodowa 24, to była siedziba Najwyższego Trybunału Administracyjnego, tablicy Starostwo Grodzkie Północno-Warszawskie. Także nazwa była też wymyślona jakby ad hoc i pojawił się starosta Władysław Świdowski, Wiksławski, który bardzo energicznie zabrał się do tej działalności. Tą tablicę razem z tym starostą przybijał również dowódca jakby obstawy, czyli kapitan Aleksander Kaczyński-Pomian. Sam starosta wywodził się z kręgów milicji PPS-owskiej, a mianowicie z tak zwanej komendy milicji pracowników miejskich PPS. I z tejże komendy też wywodziła się ta ochrona jakby samego starostwa. Ale już na początku, już tego 2 sierpnia też włączono przedstawicieli PKB z pobliskiego komisariatu Policji Granatowej przy Długiej i oni też uczestniczyli jakby w objęciu tego urzędowania. I okazało się, że ta energia w działaniu starosty Świdowskiego sprawiła, że w ciągu tych paru pierwszych dni właściwie już wszystko zostało zorganizowane. Powstały referaty, które się zajmowały z jednej strony wyżywieniem, to na Starym Mieście była bardzo ważna sprawa, dlatego że nieustannie napływali na Starówkę uchodźcy, przede wszystkim spacyfikowanej woli, więc to były rzeczywiście rzesze przerażonych ludzi, zupełnie bez niczego, którymi trzeba było się zaopiekować, więc to była ta najpierwsza, najważniejsza sprawa. Tutaj w pierwszym okresie była ta szczęśliwa sytuacja, że po paru dniach zostały zdobyte magazyny na Stawkach, wobec tego było to źródło, które razem z wojskiem również starostwo miało dostęp do tego, do podziału dla ludności cywilnej. Potem jak stawki się wyczerpały, to już pozostawały tylko zasoby, przede wszystkim PWPW, bo tam w podziemiach było sporo żywności, ale to jednak już była żywność dużo mniej urozmaicona.
Oprócz tego od początku zorganizowano już punkty opieki dla dzieci. Były 3 punkty, gdzie rozdawano mleko w proszku dla dzieci na przykład. Osobny był referat, który zajmował się odzieżą, dlatego że tu też była sprawa no właśnie tych pogorzelców i tych uchodźców z Woli, więc tutaj sprawa odzieży była bardzo ważna. No i wreszcie cała struktura sanitarna, którą dowodził dr Witold Skonieczny, czyli przede wszystkim to nie była służba zdrowia w sensie szpitali, bo to było jednak w sferze wojskowej głównie, natomiast grzebanie zmarłych, te wszystkie procedury, żeby te groby nie były anonimowe i szczegółowe przepisy, jak to robić i nadzór na tym wszystkim. To, że ta działalność była rzeczywiście taka bardzo owocna i bardzo dobrze się rozwijała, to trzeba zawdzięczać właśnie tej postaci samego starosty, czyli Władysława Świdowskiego, który rzeczywiście no, jest postacią bardzo taką wielowymiarową. No, wywodził się niewątpliwie z PPS-u, ale myślę, że swoje sukcesy na Starówce zawdzięczał temu, że potrafił się dogadać i to bardzo szybko z różnymi ugrupowaniami. Już zaraz po tym 2 sierpnia zarówno był po rozmowach z kapitanem Gozdawą, który przydzielił swojego łącznika kapitana Prusa do niego specjalnie, był już po wizycie w dowództwie AL-u. Poza tym powstała też na Starówce struktura, która wywodziła się bardziej z kręgów NSZ-u, czyli Komitet Obywatelski Starówki i z nim też ten starostwa grodzki miał bardzo dobre kontakty. Czyli jak odbywała się pierwsza, jedyna właściwie taka defilada w czasie powstania na ulicy Długiej, to przyjmował kapitan Gozdawa i właśnie starosta grodzki Wik Sławski. Dopiero 7 sierpnia władze z właściwie 2 delegatów od prezydenta Porowskiego dotarło do tego starostwa grodzkiego na taką wizytację. No i po ich wizycie Porowski zatwierdził Świdowskiego. Tam były pewne kontrowersje, niektórzy uważali, że jednak nie należy go zatwierdzać, bo on był wśród tych pracowników miejskich przedtem urzędnikiem takiego niższego szczebla. Był przed wojną był tylko studentem prawa, więc wobec tego potem pracował rzeczywiście też w urzędzie miejskim, no ale jego ranga urzędowa była stosunkowo niska. No tym niemniej przeważyły te głosy, które stwierdziły, że jednak jego działalność i ta energia i to, co zdołał w ciągu tego pierwszego tygodnia powstania już zorganizować, no bardzo dobrze rokuje na przyszłość. I wobec tego został oficjalnie jakby zatwierdzony przez prezydenta Porowskiego, aczkolwiek właściwie, mimo że były dosyć przyjazne te kontakty, to do końca była taka troszeczkę podwójna struktura. To znaczy prezydent Porowski, jego struktury urzędników i ten w tą działalność się włączały, organizowały też swoje punkty na przykład wydawania żywności. Natomiast nie było takiej, no, żeby to się scaliło zupełnie razem, to nie nastąpiło to do końca. Starostwo grodzkie też prowadziło jakieś śladową wprawdzie, no bo trzeba pamiętać, że powstanie na Starym Mieście, no to są owszem ten pierwszy okres względnie swobodny, no a potem już właściwie no, nieustanne zagrożenie. Wobec tego tutaj no, to rozwijanie działalności kulturalnej, tak jak to było na Powiślu, czy chociażby w Śródmieściu było raczej no, mało możliwe, natomiast odbywały się nawet na początku koncerty. Starosta zorganizował też świetlicę. Przy tej świetlicy stworzył też taką komórkę, taką drużynę harcerską, która gromadziła 30 chłopców, aczkolwiek potem w swojej relacji, która właściwie jest jedynym w tej chwili takim źródłem o działalności tego starostwa, bo nie ma żadnego opracowania, tylko jest ta jedna relacja
nigdy nie opublikowana właśnie tego starosty Świdowskiego, no bardzo się żalił, że jednak ci chłopcy z tej drużyny to mu jednak wyciekali i starali się do jakich oddziałów tam na łączników gdzieś zgłosić, a mniej byli zainteresowani taką działalnością, którą on przewidywał dla tych chłopców, że oni będą pomagać tym osobom potrzebującym, starszym i tak dalej. Jeśli chodzi o zabytki, o ratowanie zabytków, to tak jak powiedziałam, z formalnego punktu widzenia ta działalność na Starym Mieście zaczęła się dopiero po 20 sierpnia. Czyli mamy z jednej strony 25 sierpnia do prezydenta Porowskiego zgłasza się Stanisław Sławski, który apeluje, wydaje taki apel do władz cywilnych i wojskowych o zabezpieczenie zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych. I wobec tego właśnie Porowski takim oficjalnym dekretem powołuje przy warszawskiej delegaturze Komitet Opieki nad Dziejami Kultury i Sztuki. I tutaj włącza się do działania wiele osób. Dzięki temu takie informacje trafiają do prasy, gdzie tutaj ten artykuł Płoskiego, gdzie właśnie można przeczytać najpierw, że ofiarą pożarów i bombardowania Warszawy padło wiele naszych archiwów, bibliotek i wszelkiego rodzaju dzieł sztuki. Na skutek bombardowania zburzone zostało częściowo i tutaj jest wymienione Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbowe i tak dalej, i tak dalej. Ja już nie będę tego wszystkiego przytaczała, to potem prasa powielała. W każdym razie ważniejsze jest to, co radzono. Akcja zabezpieczenia winna objąć wszelkie zbiory archiwalne, biblioteczne i dzieła sztuki, tak stanowiące własność publiczną, jak prywatną. Zbiory te należy w miarę możliwości jak najlepiej zabezpieczyć przed skutkami ewentualnego pożaru lub bombardowania. W tym celu, jeśli możliwe, od podwórza lub do suteren bądź suchych piwnic, unikając w tym przypadku sąsiedztwa piwnic, gdzie znajduje się drzewo lub węgiel, należy przenieść te wszystkie zbiory. Jeżeli znajdują się na linii działań wojennych lub wskutek uszkodzeń nie nadają się do przechowywania, należy je przenieść w możliwie bezpieczne miejsce. I tak dalej, i tak dalej. Potem zresztą zaczęły się pojawiać w prasie, to nie tylko tej staromiejskiej i nie tylko śródmiejskiej, ale również w poszczególnych dzielnicach, takie informacje w prasie, jak to konkretnie robić, na przykład z tymi radami, które zresztą do dzisiaj są aktualne, o tym, jak należy zwijać obrazy, wyjmować je z ram, w którą stronę powinny być zwijane, że zawsze tym jakby obrazem do przodu, że nie wolno zwijać do wewnątrz i tak dalej. I to wszystko w prasie powstańczej można znaleźć. Ja już nie będę tego wszystkiego przytaczała, to w referacie będzie więcej tych cytatów. Natomiast na samym Starym Mieście taką działalność bez jeszcze tych wszystkich papierów i dokumentów oficjalnych rozpoczął właściwie już od 1 sierpnia pracownik Muzeum Narodowego, wtedy oddziałem Muzeum Narodowego było Muzeum Dawnej Warszawy, Zygmunt Miechowski. To w ogóle jest bardzo ciekawa postać, współpracownik Stanisława Lorenca, ale ciekawa postać, ponieważ właściwie taki w pewnym sensie wychowanek Muzeum Narodowego, ponieważ to chłopak z dosyć prostej rodziny, jego ojciec był z Dunem, z Zawichostu i przyjechał tutaj do Warszawy studiować. Wobec tego nie miał rzeczywiście żadnych możliwości, żeby się tutaj utrzymać i został przyjęty do Muzeum Narodowego, mimo że dopiero te studia zaczął. Potem studiował rzeczywiście, magisterium zrobił dopiero na dzień przed powstaniem. Także mieszkał w mieszkaniu służbowym przy Muzeum Dawnej Warszawy, czyli na zapleczu kamienicy Baryczkowskiej i od samego początku zajął się tutaj tą działalnością chroniącą te zabytki. Jest na liście żołnierzy pierwszego oddziału, który stacjonował w kamienicy Baryczkowskiej, bo mimo że była to kamienica, która była muzealna, właściwie trzy kamienice były muzealne, to i tak nie
nie były w żaden sposób tu specjalnie chronione, także stacjonowały tu kolejne oddziały. Jako pierwszy stacjonował WSOP Dzik i jako żołnierz o pseudonimie Kustosz Zygmunt Miechowski na liście tegoż oddziału figuruje. Więc tam przez muzeum potem było to miejsce też dla ludności cywilnej, która tu kwaterowała. Natomiast poza Zygmuntem Miechowskim, który zajmował się jakby zawodowo tutaj sprawą tych zabytków, wokół niego skupiła się taka grupa młodych harcerzy, a zarazem artystów. Wszyscy związani z jednej strony z kręgiem starszoharcerskim Kuźnicą, z drugiej strony związani studenci Akademii Sztuk Pięknych. I tutaj pierwsza z nich to Ewa Fariaszewska, która oprócz tego, że uczestniczyła w tej akcji ratowania zabytków, była jednocześnie przez całą okupację zresztą i potem też w czasie powstania żołnierzem Wigier. I na liście Wigier w czasie powstania też figuruje, że jest to sekcja osobna zabezpieczania dzieł sztuki, aczkolwiek no już chyba to no nie bardzo było przy tym oddziale, natomiast no, taką komórkę też Wigry powołały. Jest to postać o tyle ciekawa, że jest autorką jedynych kolorowych zdjęć zrobionych w czasie powstania właśnie na Starówce, kolorowych slajdów i są to jedyne slajdy w kolorze dokumentujące zniszczenia Starówki i zarazem jedyne kolorowe wizerunki zrobione przez powstańca warszawskiego. Oprócz tego do tej grupy należał jej kolega z Akademii, Leszek Świderski, też młody malarz, uczestniczący już też w czasie okupacji w różnych działaniach plastycznych, bo trzeba pamiętać, że okupacja to również i wystawy konspiracyjne, i działalność teatrzyków kukiełkowych, i szopki polityczne, w tym wszystkim właśnie Leszek Świderski brał udział. Jego żona Kazimiera Świderska, studentka medycyny, która była sanitariuszką, a jednocześnie uczestniczyła w ratowaniu tych zabytków. Pojawia się też mama Ewy Fariaszewskiej, pani Irena Fariaszewska, która niewątpliwie współpracowała z tą grupą. Jest wreszcie osoba dosyć tajemnicza, występuje w notatniku Miechowskiego, bo to jest właściwie jedyne źródło, w którym możemy jakieś znaleźć no, skrawki o działalności tej grupy, skrawki informacji. Wymieniona jako pani Irena, no moje podejrzenia są, że może to być Irena Artyniewicz, która już w czasie okupacji miała ścisły związek z tą grupą i świadczą też zapiski z września o tym, gdzie Miechowski odnotowuje spotkanie z tą panią Ireną już w Śródmieściu. Kończę. No niestety działalność tej grupy zakończyła się tragicznie. Tutaj była mowa o tym zaświadczeniu, które Miechowski i jego grupa otrzymali 25 sierpnia na swoją działalność ze Starostwa Grodzkiego. Natomiast już 28 sierpnia grupa uległa właściwie zagładzie właśnie podczas pełnienia tych swoich obowiązków na ulicy Nowomiejskiej, kiedy przechodzili z piwnic budynków z kamienicy Baryczkowskiej. Została śmiertelnie ranna Ewa Fariaszewska, śmiertelnie ranny Leszek Świderski, bardzo ciężko ranna jego żona Kazimiera, lżej ranna pani Irena Fariaszewska. I te dwie osoby, czyli Leszek Świderski, Ewa Fariaszewska zmarli, zostali pochowani przy murach obronnych. Kazimiera Świderska no, w sposób tragiczny została zamordowana w szpitalu powstańczym na ulicy Długiej, kiedy weszli Niemcy. Zygmunt Miechowski przeszedł kanałami do Śródmieścia i współpracował potem właśnie z profesorem Zachwatowiczem jeszcze przy ratowaniu zabytków. Natomiast no, jego pamiętnik też się w pewnym momencie, jego notatnik się urywa i potem jest, dopiski są już nie jego ręką, że został bardzo ciężko ranny i zginął na terenie gmachu architektury. Zresztą nie akurat przy ratowaniu zabytków, tylko
zdobywając wodę, no przy studni po prostu. Także właściwie to, że o tych osobach cokolwiek w tej chwili wiemy, no to, to możemy zawdzięczać przede wszystkim dyrektorowi Lorencowi, bo on już starał się, zwłaszcza o Miechowskim i o Ewie Fariaszewskiej, zamieszczać jakieś informacje. Natomiast no, źródła mamy, no, jedyne to jest skromny notatniczek, który jest przechowywany do dzisiaj w Archiwum Państwowym przy Krzywym Kole i to są te zapiski Zygmunta Miechowskiego. Czas na otwarcie dyskusji nad przedstawionymi właśnie referatami. Mamy na to pół godziny, więc całkiem czasu całkiem sporo. Zatem otwieram dyskusję. Pan profesor Mazur zgłasza się pierwszy. Ja przepraszam, że tak ciągle zabieram głos. Nie chciałbym stać się etatowym dyskutantem, bo to w końcu stanie się nudne dla Państwa. Ale chciałbym tutaj wygłosić kilka uwag w związku z referatem pana doktora Urynowicza, ponieważ kilka uwag, które wydają mi się dość istotne. W ogóle problematyka relacji polsko-żydowskich jest bardzo ważna, ale zarazem jest bardzo trudna i bardzo skomplikowana. I to nie tylko w okresie II wojny światowej, ale też w okresie wcześniejszym. Ja może zacznę od tego, że to, co pan doktor powiedział na temat tego, co się działo przed wybuchem wojny, przywołując przykłady z Uniwersytetu Warszawskiego, to są to rzeczy, powiedzmy sobie, to są to rzeczy, które miały miejsce i które mnie z kolei są doskonale znane, ale ponieważ pisałem akurat o międzywojennym Lwowie, są mi znane z terenu Uniwersytetu Jana Kazimierza, gdzie również działy się podobne rzeczy. I powiem szczerze, że jak przeglądałem te materiały, to nabierałem bardzo, bardzo, czytając dokumenty, negatywnych uczuć do Obozu Narodowego, a zwłaszcza studentów spod znaku Młodzieży Wszechpolskiej. Ja nie będę rozwijał tego wątku, bo w tym momencie byśmy weszli na zupełnie inne tory i byśmy mówili długo o zupełnie innych rzeczach. Ja tylko chciałbym powiedzieć o pewnych istotnych różnicach, że w tym przypadku mamy do czynienia z dość istotną różnicą, mianowicie w tym przypadku mamy tutaj do czynienia z antysemityzmem i z postawami antysemityzmu, a po wybuchu wojny mamy do czynienia z zagładą. I wydaje mi się, że na tym polega pewna generalna różnica. Ja chciałbym być dobrze zrozumiany. Antysemityzm polegał na tym, między innymi, że Żyd był tym konkurentem gospodarczym i będziemy tłuc szyby w sklepie żydowskim, a zagłada polegała na tym, że będziemy Żyda zabijać jako naród. Ale taka była różnica między Młodzieżą Wszechpolską a Niemcami. Ja chciałbym to, tak mi się wydaje, powiedzieć, bo tak mi się wydaje, że to jest ważne, żeby coś takiego powiedzieć, bo tak mi się wydaje, że tak było. Następnie druga rzecz, która wydaje mi się istotna, to rzecz, o której mi brakuje. Brakuje mi opracowania, które by zawierało informacje, monografii
o przepisach niemieckich wobec Żydów i wobec ukrywających ich osób. To znaczy, brakuje mi książki, której tutaj siedząc, słuchając, myśląc o tym, nadałem taki tymczasowy tytuł Polityka niemiecka wobec Żydów w okupowanej Polsce. Brakuje mi czegoś takiego. Brakuje mi książki, jedno czy dwu czy trzytomowej, w której mógłbym przeczytać, jakie przepisy niemieckie zostały wydane, kiedy, co one przewidywały, jakie transporty odeszły z Miechowa, z Warszawy, z Krakowa, z Lublina, gdzie miałbym to wszystko. I jacy czołowi przedstawiciele społeczności żydowskiej zginęli. Byli w tych transportach. Przecież to byli, rany boskie, to byli obywatele Rzeczpospolitej, to byli adwokaci, to byli lekarze. I w gruncie rzeczy my nie wiemy, kiedy ci ludzie zginęli. I to też jest, ja wiem, pewien postulat pod adresem IPN-u, żeby coś takiego zostało wydane. Bo zagłada Żydów to była polityka niemiecka. I to trzeba wyraźnie napisać. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Ja się spotykam wielokrotnie w różnych miejscach o zajmowaniu się sprawami takimi jak na przykład szmalcownictwo w czasie okupacji. Ale szmalcownictwo to był margines. Bo jeśli ginie prawie 3-milionowy naród, bo zginęło ponad 2,5 miliona ludzi, to w tym wszystkim kwestie szmalcownictwa były jednak chyba, mimo wszystko, wydaje mi się, jakimś marginesem. Naziści uruchomili, ja powiem brutalnie, pewien przemysł likwidacji całego narodu, czy likwidację narodu na skalę przemysłową. I to opisanie tego jest konieczne. I już takie dwie ostatnie uwagi, że wydaje mi się, że jedna uwaga, mianowicie okoliczności śmierci Ludwika Rostkowskiego. Wydaje mi się, że okoliczności śmierci pokazują z naszego obecnego punktu widzenia, jak wiemy wiele o skutkach wojen, obecnych skutkach wojen, że jak czytamy o tym, jak wiele z weteranami wojen pracują psychologowie z żołnierzami, którzy wracają z frontów walk, chociażby z Iraku czy z Afganistanu, to przywołując, powiedzmy, ten przykład, że wtedy nikt o czymś takim nie myślał, bo nawet nie wiedział, że właśnie pomoc psychologa jest czymś, co okazuje się czasem niesłychanie ważna. I wreszcie ostatnia już uwaga. Czy to oświadczenie pozwalało uniknąć o pochodzeniu aryjskim wywózki na roboty? Ja sądzę, że ono mogło służyć do zupełnie innych celów. Bo to już zależało raczej od wewnętrznych uregulowań niemieckich. Osoby narodowości żydowskiej były kierowane do, powiedzmy,
to byli kandydaci do Holokaustu. Natomiast osoby o pochodzeniu aryjskim to byli, czy osoby z łapanek, których kierowano do pracy w Rzeszy, czy od nich domagano się tego typu oświadczeń, no, śmiem wątpić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może jeszcze zbierzemy ze dwa pytania i oddam głos. Chciałem się także ustosunkować do wystąpienia pana doktora Urynowicza. Z przykrością muszę stwierdzić, że pan przytoczył tą deklarację o aryjskim pochodzeniu, która obowiązywała, jeśli uwzględnimy osoby zatrudnione Polaków w administracji niemieckiej, były trzy poziomy, nazwijmy. Robotnicy Arbeiter, Angestellter, czyli pracownicy i Beamte. Oczywiście Beamte nie byli, czyli urzędnicy, Polakom był zakazany dostęp, bo oczywiście nie spełniali kryterium, które były dla tego korpusu urzędniczego w Rzeszy Niemieckiej. Urzędnik, przypuśćmy, czy pracownik od robotników, czyli najniższego szczebla zatrudnionych w administracji Generalnego Gubernatorstwa, nie wymagano tego rodzaju deklaracji. Natomiast dla wszystkich osób zatrudnionych w administracji Generalnego Gubernatorstwa na stanowiskach Angestellte od tego wymagano złożenia takiej deklaracji dotyczącej tylko jednego, jak to się mówi, że nie jest, że jest pochodzenia aryjskiego, jego żona. Bardziej mówiąc językiem młodzieżowym, mieli przechlapani urzędnicy, pracownicy Wielkiej Rzeszy Niemieckiej, którzy musieli złożyć także głębszą tą deklarację o aryjskim pochodzeniu, nawet jeśli był zakwalifikowany, gdzie uwzględnimy, że eugenika urosła tutaj do kryterium naczelnego, że przodek, praprzodek, czyli pradziadek mógł być Żydem, on już był albo Vierteljude, Halbjude, albo Volljude. Dla, nie eliminowało z korpusu urzędniczego, eliminowało, jeśli w deklaracji złożył, że jeden z przodków był Volljude, czyli pełnym Żydem stuprocentowym. I przechodził i z tego miał, oczywiście ponosił represję. To także odnosiło się do wielu oficerów Wehrmachtu. Wiemy także, że problem. I taką deklarację także podpisali o nienależeniu do luszmasońskiej Mauerlogen i także Bibelforscher, czyli badaczy Biblii, czyli Pisma Świętego. To ich eliminował. I to był normalny zwyczaj i powiem, że nic to szczególnego, wypełniali to zarówno Polacy, Ukraińcy, którzy znajdowali się na służbie w Rzeszy Niemieckiej na stanowiskach Angestellter, czyli pracowników. I nic tym szczególnego. Jeśli by pan uwzględnił teczki personalne w zespole rządu GG, znalazłby pan takich deklaracji setki, w każdej teczce personalnej podpisywano. I nie jest to jakaś wybitna teza, gdzie on podejmował jakiś, nie miał pana bohater rozterki moralne, dokonywał jakiegoś wyboru między przynależnością do taką. Stwierdził stan posiadania. I natomiast pan zaprezentował tutaj filozofię śmierci. Pana bohater był pełnokrwistym funkcjonariuszem tworzącego się aparatu władzy po 1944 roku. Zwykły obywatel, kiedy inni podobni, Czesi chwała, że należał, jak to się mówi, do Żegoty. Inni bohaterowie, cisi, którzy szli albo kończyli w obozach jenieckich, rozstrzeliwani, albo w łagrach sowieckich. I nie należeli do aparatu tworzącego się komunistycznego. Nie pracowali w Centralnym Urzędzie Planowania, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Kultury i innych. I nie należeli do PPR-u. Także proszę bardzo trochę wyważyć i nie stawiać się, że to była jego śmierć. Śmierć z własnego wyboru. Gdyby pan powiedział, że istnieją potężne przesłanki, że został zamordowany, jest zupełnie co innego. W naszej kulturze chrześcijańskiej filozofia śmierci dokonująca się we własnym wyborze w postaci zaciśnięcia sobie pętli na szyję nie mieści się w żadnych kategoriach. Także tu mam taką uwagę do pana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kolejny głos. Musi pan przedstawić jeszcze. Piotr Macejukowski. Ja chciałem też zapytać pana doktora Urynowicza o jego bohatera, ale o losy jeszcze w czasie wojny, to znaczy tego dezynfekatora, bo nie mieliśmy tutaj przedstawionej jego historii,
historii życia, to znaczy kogo on dezynfekował i gdzie. Dlatego, że mamy na przykład takie historie jak tego policjanta z otwockiego getta, który do wywózki odwiózł własną rodzinę. Potem zginął w 1944 roku po prostu ukrywając się, a został po nim pamiętnik, który był kilka razy wydawany, tam zmieniany jeszcze przez kartę, później przez kartę do spółki z Żichem. Calel Prechodnik mu było. Ale chodzi mi po prostu o to, jakie on miał traumatyczne doświadczenia w czasie wojny, bo tutaj nie znaleźliśmy jego drogi, że tak powiem, zawodowej w czasie wojny. Drugie pytanie dotyczy okresu późniejszego, to znaczy, czy miał pan jego nazwisko, jego osobę w jakichś dokumentach IPN? To znaczy, czy on po wojnie, podejmując pracę w tych instytucjach centralnych, że tak powiem, zostawił jakiś ślad, albo czy pozostawiono po nim jakiś ślad? To znaczy, czy próbowano go zwerbować, czy sam, że tak powiem, miał jakieś kontakty ze służbą, z Urzędem Bezpieczeństwa? Bo jego śmierć w 50 roku może być z jednej strony rozpatrywana w kategoriach depresyjnych, a z drugiej strony w 50 roku, podobny depresyjny sposób Tadeusz Borowski, no, gaz odkręca i to wtedy, kiedy jego żona rodzi mu właśnie córkę w szpitalu. Ona wraca ze szpitala, on odkręcony gaz. Więc po prostu chciałem zapytać o te, może to tylko uciekło nam przez 20 minut referatu, a czy to się znajduje w pana referacie i czy to ta jego historia życiowa jest w jakiś sposób uzupełniona, bo wyjaśnić depresją wyjaśniamy dzisiaj wszystko, bo mamy taką jednostkę chorobową, ale to się nazywa życie, no i brakuje mi tego życia jego po prostu przedstawionego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozwólmy może odpowiedzieć, bo widzę, że to wystąpienie wzbudziło największe zainteresowanie. Zanim oddam głos Marcinowi, to jeszcze dwa słowa, dorzucając do tej dyskusji na temat aryjskości. Ja pamiętam, bo przeglądałem swego czasu księgi hipoteczne po prostu i tam każda osoba, która chciała kupić albo zbyć jakąś nieruchomość, to musiała się zadeklarować, że jest aryjczykiem i to jakby naprawdę nie należy tego traktować w kategoriach jakiejś lojalki, po prostu to był wymóg. Na bardzo wielu miejscach, że się tak wyrażę, człowiek mógł się takich właśnie życiowych się napotkać na konieczność złożenia takiej deklaracji. Bardzo prostej przyczyny, no, że ludzie nie mieli prawa posiadać własności. I tyle, ale oddaję głos Marcinowi. Dziękuję bardzo. Ja może zacznę. Tak, słychać mnie. To ja może... Nie, to słychać mnie chyba. Tak, słychać. Zacznę może od końca i będę szedł do początku. To prawda, że brakuje trochę historii życia, ale nie do końca znamy taką bardzo dokładną historię życia. Znamy bardziej z różnych dokumentów, ewentualnie z jakichś dalszych przekazów. W IPN-ie nie ma żadnych śladów. Oczywiście kilkakrotnie składałem wnioski i nie tylko na niego, ale i na najbliższą rodzinę. Są tylko materiały dotyczące syna i tej byłej żony, ponieważ oni wyjeżdżali za granicę i tam się materiały znalazły, ale to są takie ogólne, w zasadzie nic o samym Ludwiku Rostkowskim nie mówiące. Nie wiemy oczywiście, kogo i kiedy dokładnie dezynfekował. Tak naprawdę nie wiemy, czy w ogóle dezynfekował, bo po prostu wiemy o tym, że wiele stanowisk w Zarządzie Miejskim Warszawy to były takie przykrywki, żeby ludzie mogli, że tak powiem, w miarę swobodnie żyć, to znaczy nie żyć z tym, mieć, no po prostu mieć taki dokument, który pokazuje w razie czego, że ja jestem potrzebny, tak, że ja tutaj coś robię. Oczywiście przypuszczam, że jednak robił, no bo wiemy o tym, że ta dezynfekcja trwała i to nie chodzi wcale tylko o Żydów. Przecież Polacy też mieli, były komisje, które chodziły po mieszkaniach i kwalifikowały, czy się dezynfekcja, że tak powiem, należy, czy nie. I później trzeba, jeżeli przychodzili urzędnicy, mówili, że tak, to potem trzeba było iść do urzędu i potocznie mówiąc odkręcać sprawę, to znaczy starać się załatwić tak, żeby nie było tej dezynfekcji, bo to się na ogół
wiązało albo z niszczeniem czegoś, albo z kradzieżą czegoś. Bardzo różne były historie, nikt tego nie chciał. Więc tej dokładnej historii życia myślę, że nie poznamy. Oczywiście, że można coś nazwać tylko życiem, prawda? Ja nie twierdzę, że, znaczy dla tego pokolenia możemy powiedzieć, że takie jakby doświadczenie było w pewnym sensie życiem, bo każdy, kto przechodził doświadczenie wojenne, później te pierwsze lata powojenne, no miał jakieś negatywne, mniej albo bardziej, ale miał jakieś ciężkie doświadczenia. Mi chodziło o to, żeby pokazać, że nie wszyscy, którzy, o których my na ogół mówimy, to znaczy ci, którzy właśnie albo coś zrobili spektakularnego, albo po prostu zostali rozstrzelani, albo zginęli gdzieś w jakiś zorganizowany sposób, taki sposób, gdzie my na zasadzie dokumentacji możemy prześledzić, że w tym obozie mordowali, w tamtym mordowali, dlatego jesteśmy tym zainteresowani, ale nie jesteśmy zainteresowani na ogół, bo po prostu nie wiemy o tym właśnie, o kimś, kto po prostu umarł, czy zginął, czy umarł z własnego wyboru, jak bardziej na to wskazuje, po cichu w mieszkaniu. Ja chciałem tylko jakby zwrócić uwagę, że tacy ludzie też są i jest to jakaś kategoria, jest to jakaś grupa. Oczywiście nie da się tego tak zbadać na szerszą skalę od razu, bo nie ma takiego miejsca, nie ma takiej jednostki, nie ma takiego zbioru archiwalnego, który by mówił o osobach, które giną po cichu we własnym domu. To są rzeczy, które, że tak powiem, będziemy odkrywać po drodze niejako i przy okazji. Ale ja chciałem po prostu zwrócić uwagę na coś takiego, że coś takiego jest. I oczywiście możemy to nazywać, tak jak pan powiedział, depresją, możemy to na różne sposoby. Natomiast ja chciałem jakby pokazać różne przyczyny. Człowiek, który i z tym się też wiąże kwestia tego oświadczenia. Ja nie twierdzę, tak jak, nie wiem dlaczego tutaj do pana się odnoszę, zupełnie nie rozumiem, dlaczego pan odniósł wrażenie, że ja chciałem z tego oświadczenia zrobić coś specjalnego. Absolutnie nie. Ja zdaję sobie sprawę i powiedziałem to, że każdy, kto chciał dostać pracę, w zarządzie miejskim musiał takie oświadczenie złożyć, więc to pod tym względem nie było nic wyjątkowego. Ja chciałem pokazać, tak jak się odwołałem do tego ducha czasów, jaki wówczas panował światopogląd władzy, która tutaj przyszła. Ja absolutnie tego nie odnoszę do społeczeństwa polskiego jako ogółu, ale chcę pokazać, że w takich warunkach to społeczeństwo funkcjonowało, w takich warunkach funkcjonował ten człowiek. A teraz kolejna rzecz, to na ile niektórzy ludzie byli z tego zadowoleni, na ile nie, to jest kwestia kolejna. I tutaj jakby odnosząc się już do pierwszych pytań pana profesora, pierwszych uwag, to ja nie chciałem robić absolutnie żadnego porównania czy też ujednolicenia młodzieży wszechpolskiej z hitlerowcami. Myślę, że nikt rozsądny tego nie robi, w sensie zagłady, ale proszę pamiętać o tym, że w 1939 czy 1940 roku o zagładzie nikt nie mówił. To znaczy zagłada jest to coś, co się dzieje, że tak powiem, w pewien sposób znienacka. To znaczy dopóki tego nie ma, nikt o tym nie mówi i, że tak powiem, nawet jeśli są przesłanki, to stara się nie o tym nie myśleć, bo wszyscy myślą o tym, że będą żyć i są to rzeczy jakby nowe, bo czegoś takiego nie było, a w momencie, kiedy to się już dzieje, to już jest za późno, już jest, że tak powiem, po. Więc to jest coś jakby, co przychodzi i wszyscy wiemy, że to robią Niemcy. Natomiast w sferze ideologicznej nienawiści to są rzeczy bardzo ze sobą powiązane. Jak wszyscy wiemy, Młodzież Wszechpolska wzorowała się na tym, co się działo na Zachodzie i do tego się odwoływała. Odwoływała się nie tylko przed wojną, ale odwoływała się też w czasie wojny. I stąd w wielu artykułach prasy podziemnej znajdziemy stwierdzenia, że no, Niemcy odwalają za nas robotę. Brudną, mokrą, niegodną narodu polskiego, ale słuszną. I to jest mniej więcej takie motto. Co do szmalcownictwa, nie byłbym takim optymistą jak pan profesor z tej prostej przyczyny, że to prawda, że to jest margines, ale to jest margines, możemy też tak powiedzieć, z tego prostego powodu, że szmalcownik do getta nie miał po co wchodzić. Gdyby gett nie było, gdyby się okazało, że ludność żydowska jakimś cudem, tak jak niektórzy oczywiście to proponowali i mówili,
żeby do getta nie iść i, że tak powiem, uciekać, krótko mówiąc, co oczywiście w rzeczywistości nie było absolutnie możliwe, to gdyby ci wszyscy ludzie znaleźli się poza gettem, no to nie wiemy tak naprawdę, jaki procent byłby wtedy. Więc jest to procent dlatego właśnie, że po prostu tam się dostać nie mogli. Jeśli o czymś zapomniałem, to najwyżej jeszcze powiem, ale chcę dać szansę, żeby jeszcze na jakieś pytania do innych prelegentów. Jeden drobiazg rzeczywiście, to ja może dorzucę, że padły tutaj postulaty pod adresem Instytutu odnośnie Instytutu Pamięci Narodowej, oczywiście pod adresem badań nad problematyką zagłady Żydów i tego okresu. Oczywiście my się tym zajmujemy. Trzeba pamiętać, że też jest wiele innych instytucji, które tą problematyką się w Polsce zajmują, także też to nie tylko Instytut, natomiast jest nasz centralny projekt badawczy dotyczący zagłady Żydów na ziemiach Polski. Zresztą obecny tutaj dr Urynowicz jest też uczestnikiem tego projektu, natomiast no, rzeczywiście skupiamy się nad dwoma jakby takimi głównymi nurtami w ramach tego centralnego projektu badawczego. Po pierwsze, to jest właśnie opis różnych aspektów samej zagłady Żydów, a drugi aspekt istotny to jest udział Polaków w ratowaniu Żydów i w ramach czego między innymi również badamy to otoczenie, nazwijmy to prawne, o którym w cudzysłowie oczywiście, czyli o którym też wspominał pan profesor Mazur. Czas nas powoli dobiega końca, jest jeszcze czas na jedno, dwa pytania. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za udzielenie mi głosu. Chciałbym zadać pytanie pani doktor Maliszewskiej. Czy jest jakiś bilans zabytków staromiejskich uratowanych w czasie powstania przez osoby, o których tu pani dzisiaj mówiła? I na przykład takie ciekawostkowej natury pytanie, w jaki sposób ocalał cudowny krucyfiks w katedrze świętojańskiej i obraz Matki Boskiej z pobliskiego kościoła jezuitów? Obie świątynie legły w gruzach. Jak to było, czy i kto je ratował i w jaki sposób one ocalały? To moje pytania, ale jednocześnie chciałbym się odnieść do ostatnich słów poprzedniego prelegenta. Chciałem tylko przypomnieć, że zjawisko szmalcownictwa gorzej niż haniebne było karane śmiercią przez sądy Polski podziemnej. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie i o to, co udało się uratować, to udało się uratować niestety szczątkowe ilości. Przede wszystkim dlatego, że wprawdzie przez całe powstanie, dzięki działalności Miechowskiemu i tej grupy, te trzy kamienice, które należały do Muzeum Dawnej Warszawy, przetrwały w najlepszym stanie, miały tylko uszkodzone dachy. Kamienica Baryczkowska, całe wnętrze było zachowane. Niestety zostało potem to wnętrze wypalone przez Niemców. Te zabytki, które były schowane w piwnicach kamienicy Baryczkowskiej, ucierpiały nie tyle od tego ognia, co od tego, że potem były zalewane wodą, ponieważ kamienica była wypalona i ten. Także są śladowe ilości, ale naprawdę udało się uratować bardzo niewiele. Jeśli chodzi o ten krucyfiks, to on został przeniesiony z katedry świętego Jana do podziemi kościoła świętego Jacka. I mimo że kościół świętego Jacka też legł w gruzach, był zbombardowany, przecież tam był szpital, zginęło bardzo wielu rannych, to podziemia nie ucierpiały i dzięki temu ten krucyfiks przetrwał. I rzeczywiście jest taka relacja o transporcie tego krucyfiksu piwnicami z katedry, cały czas pod ziemią, przechodząc piwnicami aż do podziemi kościoła świętego Jacka i w ten sposób udało się go uratować, bo trzeba pamiętać, że katedra to była w pewnym momencie po prostu pierwsza linia frontu. Tam się toczyły wewnątrz walki, więc tu już nie było żadnych szans, żeby ocalało. Natomiast kościół świętego Jacka był zbombardowany, no natomiast no, nigdy nie był takim polem bitwy frontowej. Został przeniesiony przez świętej pamięci księdza Wacława Karłowicza, który kilka lat temu zmarł. Tak, także to był jest przenoszony wśród ludności cywilnej, tak, pomagały łączniczki z Wigier. Ale ksiądz Karłowicz to była ta osoba, która go przykryła jakby i wyniosła jako prawie trupa. Przepraszam, ale to są fakty.
No, dziękuję. Dobrze, dosłownie na 30 sekund oddaję głos, że tak powiem, na końcową polemikę, rozumiem. Nie, ja już tą polemikę skończyłem. Aha, dobrze. I uważam, że rzeczą zbędną dalsze kontynuowanie tego tematu. Mam pytanie do doktora Stanka. Czy miał pan możliwość dotarcia do zespołu RW-48 Wehrmacht Auskunftsstelle für Kriegsverluste und Kriegsgefangene? Nie, i zaraz dam. W teczce 17 jest prowadzona ewidencja jeńców wojennych od 1 maja 1941 do 28 lutego 1945. I prosta sprawa, statystyki raczej niemieckie nie kłamią. Do końca lutego 45. I pozwolę sobie przytoczyć i wyjdą panu ilości jeńców Powstania Warszawskiego. Na 31 października 1944 polskich oficerów w obozie jenieckim było 17 112, podoficerów i żołnierzy 32 406. Na dzień 30 listopada 1944 przybywa 3463 oficerów, a podoficerów i żołnierzy 4074, co daje nam łącznie sumę 7639. Od razu zaznaczam, nie ma tutaj kombatantek i dzieci. I powiedział pan, że nie przesyłało, jak to się mówi, Rechtsabteilung, które zajmowało się utrzymywaniem kontaktu z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, o ilości jeńców przetrzymywanych w niemieckich obozach jenieckich, czy to dla oficerów, czy dla Stammlager. Oczywiście, że przesyłali. Bardzo skrupulatnie. Jeśli pan nie, to podam panu, w której to teczce się znajduje. W teczce numer 17. Dziękuję. Bardzo dziękuję. 4000. Z tym, że jeszcze druga rzecz. Byli poza ewidencją i gdyby pan dotarł, czy pan dotarł do zbioru tych próśb kierowanych przez jeńców wojennych z Powstania Warszawskiego na Jasną Górę? Jest taki historyk, ojciec profesor Janusz Zbudniewek, który w ostatnim numerze studia Claromontana to opublikował. Dziękuję bardzo. No to jest, proszę bardzo, wywołał pan szeroki temat. Kopie, o których pan mówi, to jest statystyka genewska. I statystykę genewską i te raporty, ale to jest statystyka umownie zwana genewską, wysyłane przez Oberkommando der Wehrmacht do Genewy. I kopie tej statystyki mamy w naszych archiwach. Natomiast w większości przypadków, w tym specyficznym okresie i tej specyficznej grupy jenieckiej, jakiej są powstańców, na przykład statystyka dotycząca powstańców kończy się na styczniu 1945 roku, a mamy jeszcze sytuację do maja. Nie mamy... Natomiast mówię w większości przypadków, proszę pana, natomiast jest jeszcze sytuacja błędów na tej statystyce. Na niektórych listach ta sama osoba znajduje się 3 razy zapisana. Jak mamy ją teraz liczyć? Weryfikować, kiedy nie mamy też innych, nie wiem, źródeł stanu cywilnego i tak dalej. To jest akurat grupa powstańców pod tym względem jest trudno weryfikowalna. Na tych listach transportowych są podawane daty przez samych jeńców. Tutaj na prezentacji pokazywałem państwu listę najmłodszych powstańców, którzy później byli wysłani do Milbergu z Ramsdorf i tam daty urodzin są wpisywane umownie. Strona niemiecka nie weryfikowała w żaden sposób, kto jaką datę urodzenia podał i często były 2 lata w tą stronę, 2 lata w tą stronę. Nie ma, to jest właśnie grupa, którą nie umiemy co do sztuki, przepraszam, złe określenie, co do osoby policzyć. Nawet bazując na tych niekompletnych, bo nie są jednak kompletne, listy transportowe Wehrmachtu i nawet uzupełniając na przykład listami, które znajdowały się w biurze, w Ministerstwie Obrony Narodowej, Biurze Opieki nad Jeńcami Rządu Londyńskiego. To też nie daje jeszcze pełnego obrazu. Bardzo dziękuję za tą interesującą polemikę. Ja tu jeszcze dorzucę od siebie i w imieniu Instytutu, że w naszym Instytucie znajduje się końcówka bazy danych w Bata Rolsen tak zwanej, czyli Centrum Poszukiwawczego, gdzie bardzo wiele osób, o których tutaj można, o których się sądzi, że tak powiem zaginęły, można jednak mimo wszystko wyłapać. To są po prostu bazy danych Czerwonego Krzyża i one, jak już powiedziałem, są dostępne i końcówka tego systemu znajduje się w czytelni przy ulicy Kłobuckiej w Warszawie, więc wszystkie osoby zainteresowane dotarciem do niektórych
osób być może zachęcam, żeby się tam udać i różne rzeczy sprawdzać. Zresztą ta baza dotyczy także różnych osób zaginionych już po wojnie, także wbrew pozorom nie należy nam tylko szukać osób zaginionych w czasie wojny, tylko w ogóle wszystkich osób, które w różnych okolicznościach na przykład opuściły bądź uciekły z Polski na przykład w latach 50. albo 60. i które również były później poszukiwane przez rodziny. Ja już nikomu nie oddzielam... Czas nas minął, no ale jeżeli rzeczywiście, ponieważ pan Rutkowski nie został zaszczycony żadnym pytaniem, więc rzeczywiście pozwolę może zadać krótkie pytanie i na krótką odpowiedź też pozwolić. Proszę bardzo. Tylko, że nie, bardzo proszę do mikrofonu, bo nagrywamy. Tak, oczywiście. Ja chciałem zapytać o ten okres ostatni Syreny. Kiedy mówi pan, że do sierpnia 45 roku. Chciałem zapytać, w jaki sposób, że tak powiem, ta Syrena przetrwała rozwiązanie AK i czy w tym ostatnim okresie po prostu pełnili jakąś funkcję w ramach łączności z krajem, jakieś drogi przerzutowe, czy w tym ostatnim okresie też właśnie rotmistrz Czajkowski Garda miał jakiś kontakt z nimi? Dziękuję. Nie, z mojej wiedzy wynika, że już w tym okresie ostatnim nie miał. On w momencie wybuchu Powstania Warszawskiego znalazł się zupełnie na innym odcinku walki. Tam służył w Baszcie między innymi, więc nie miał już z nimi kontaktu. Jeżeli chodzi o działalność Syreny, tą informację czerpię ze wspomnień, właściwie z takiej struktury Syreny, którą wykonał Zygmunt Milewicz. Natomiast jeżeli chodzi o działalność Syreny, jeszcze w marcu 1945 roku, to mówię o dokumentach, które są zgromadzone w Studium Polski Podziemnej, z ewidencji rzutowisk, niektóre rzutowiska jeszcze czuwały. Więc tutaj ostatnie rzuty pod koniec grudnia 1944 roku i rozwiązanie Armii Krajowej faktycznie nie musiało oznaczać końca tego systemu, on wygasał. Nie w sposób nagły się skończył, on wygasał. Po rozwiązaniu Armii Krajowej oficerowie, powiedzmy, w jakiś sposób próbowali odnaleźć się w nowej rzeczywistości, ale jeszcze przez jakiś okres czasu, krótki okres czasu, te struktury, można powiedzieć, że w jakimś sensie funkcjonowały. Więc to było raczej wygasanie niż takie nagłe przerwanie istnienia i rozwiązanie tej struktury. Bardzo dziękuję. Ja też bym chciał tutaj poruszyć, ale już nie będzie tutaj czasu, to może w kuluarach rzeczywiście o kolejnej ciekawej osobie związanej z zamawianą tutaj komórką, czyli o Broniwoju Orlińskim. Że tak powiem, nawet miałem okazję z obecnym tu wczoraj profesorem Żarynem likwidować mieszkanie świętej pamięci Broniwoja Orlińskiego na zaproszenie rodziny, więc też tam były różne ciekawe pamiątki, ale to już opowiemy sobie na korytarzu, bo a właściwie w kuluarach, przepraszam, bowiem kawa jednak jest pewnym obowiązkiem konferencyjnym. Wobec tego ogłaszam przerwę 15 minut.